Państwa. Dzień dobry, panie przewodniczący. Dzień dobry. Dzień dobry. Minęła godzina 8.30, w związku z czym myślę, że możemy rozpocząć dzisiejsze obrady. Wysoka Rado, artykuł 15 ZZZI, ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych mówi, że w szczególnie uzasadnionych przypadkach kolegialne organy administracji publicznej mogą zdecydować o odbyciu swoich posiedzeń przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności transmisję posiedzenia w czasie rzeczywistym pomiędzy uczestnikami posiedzenia danego organu oraz wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy posiedzenia danego organu mogą wypowiadać się w toku jego posiedzenia z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa. Tym samym, Wysoka Rado, otwieram 40. zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Świebodzinie. Witam obecnych Państwa radnych, witam Pana Burmistrza, Panią Burmistrz, witam wszystkich pracowników Urzędu. Gości obecnych na dzisiejszej sesji. Przypominam Państwu, że obrady Rady Miejskiej są nadal rejestrowane za pomocą urządzeń nagrywających dźwięk i obraz, a uczestnicząc w sesji Rady Miejskiej wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie i upublicznianie swoich danych osobowych i wizerunku. Przejdziemy teraz do sprawdzenia obecności. Pan Edward Cichański. Dzień dobry, jestem obecny. Krzysztof Drzymała. Dzień dobry, jestem obecny. Tadeusz Janowicz. Obecny. Marek Keklak. Dzień dobry, jestem obecny. Marta Komin. Dzień dobry, jestem obecna. Janusz Koszyka. Dzień dobry, jestem obecny. Artur Kubacki. Witam wszystkich, jestem obecny. Andrzej Mazur. Dzień dobry, jestem obecny. Piotr Mazur. Dzień dobry, jestem obecny. Dariusz Mierzeń. Dzień dobry, jestem obecny. Anita Molicka. Dzień dobry, jestem obecna. Małgorzata Osicza. Dzień dobry, jestem obecna. Daniel Prowad. Dzień dobry, jestem. Włodzimierz Rosada. Dzień dobry, jestem obecny. Sławomir Siewruk. Dzień dobry, jestem. Michał Siodło. Dzień dobry, jestem. Justyna Słońska. Dzień dobry, jestem obecna. Krzysztof Tomalak. Dzień dobry, jestem obecny. Jadwiga Wawrzyniak. Dzień dobry, jestem. I Emilia Węcłowska-Kasza. Dzień dobry, jestem obecna. Ja również jestem obecny, stwierdzam, że na dzisiejszej sesji obecnych jest 21 radnych, w związku z czym Rada Miejska może podejmować prawomocne uchwały. Na stole prezydialnym znajduje się protokół z ostatniej sesji. Każdy z Państwa zgodnie z paragrafem 56 może wnieść uwagi do protokołu najpóźniej na dzisiejszej sesji, w związku z tym, czy są jakieś uwagi do protokołu. Skoro nie widzę, uważam protokół za przyjęty. Zgodnie z przesłanym zawiadomieniem o sesji przedstawię Państwu dzisiejszy porządek obrad. Punkt pierwszy, otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności. Punkt drugi, przyjęcie protokołu sesji poprzedniej. Punkt trzeci, sprawozdanie z działalności burmistrza Świebodzina w okresie międzysesyjnym. Punkt czwarty, sprawozdania z realizacji za 2021 rok. Programu wspierania i aktywności osób starszych w gminie Świebodzin na lata 2021-2025. Gminnego programu wychodzenia z bezdomności na lata 2021-2023, gminnego programu wspierania rodziny na lata 2021-2023, gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2018-2021, gminnego programu ochrony zdrowia psychicznego na lata 2018-2022. Piątym punktem dzisiejszych obrad będzie informacja o funkcjonowaniu Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzinie. Szóstym, projekty uchwał i tak w kolejności. W sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Świebodzin na 2022 rok. Drugi projekt w sprawie ustalenia wysokości opłat na pobyt dziecka w grupach żłobkowych prowadzonych przez gminę Świebodzin i ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka oraz określenie warunków zwolnienia od ponoszenia opłaty.
Trzeci projekt w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla gminy Świebodzin na lata 2022-2023. Czwarty projekt w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w czwartym obrębie Świebodzina oraz w obrębie rozłogi gminy Świebodzin w rejonie osiedla Dębowe Wzgórza. Piąty projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenu położonego w obrębie Ługów gmina Świebodzin oraz w obrębie pierwszym miasta Świebodzin. Szósty projekt w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Świebodzin na lata 2022. Siódmy projekt w sprawie rozpatrzenia wniosku. Ósmy projekt uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca oraz określenia zasad prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i domowników. Dziewiąty projekt w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych. Dziesiąty w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu i dzierżawy oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów. Siódmym punktem dzisiejszej sesji będą zapytania i interpelacje. Ósmym sprawy różne. Dziewiątym zamknięcie sesji. Czy ktoś z Państwa wnosi jakieś uwagi lub propozycje do przedstawionego porządku obrad? Nie widzę. W związku z tym uważam porządek obrad za przyjęty. I przystępujemy do kolejnego punktu dzisiejszych obrad. To jest sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym. Państwo to sprawozdanie otrzymali w formie pisemnej. Czy ktoś z Państwa wnosi jakieś pytania do Pana Burmistrza? Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, przepraszam, bo to sprawozdanie nie było przekazane w formie pisemnej, bo to jest z okresu międzysesyjnego. To jest incydentalne, nieokresowe, te 3-miesięczne. Dobrze, to rozumiem, że Pan Burmistrz chciałby zabrać głos. Tak, dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Dzień dobry jeszcze raz wszystkim. Ja ograniczę się do takich rzeczy najważniejszych, bo ten miesiąc z wiadomego powodu dosyć intensywnie nam przebiegał. Chciałbym przede wszystkim poinformować państwa o kwestiach dotyczących sytuacji i pewnych konsekwencji związanych z wybuchem wojny na Ukrainie. Szanowni Państwo, no konflikt trwa już miesiąc i dla nas ten ostatni miesiąc był czasem bardzo, bardzo intensywnych działań, za które w pierwszej kolejności chciałbym podziękować przede wszystkim pani dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej, pani Monice Filińskiej, bo to pani dyrektor niejako koordynuje z perspektywy gminy Świebodzin dużą ilość zadań pomocowych i za to zaangażowanie bardzo jej dziękuję. Dziękuję tym z Państwa, którzy również angażują się w te kwestie pomocowe. To Państwa wsparcie jest bardzo, bardzo, bardzo na pewno cenne. Szanowni Państwo, my tak naprawdę od początku tego konfliktu organizowaliśmy pomoc przede wszystkim na samym początku rzeczową i tak jak powiedziałem, od samego początku koordynacją tej pomocy ze strony gminy zajmował się Ośrodek Pomocy Społecznej. Myśmy za pośrednictwem ośrodka organizowali potrzebne, takie najbardziej potrzebne rzeczy w zakresie odzieży, w zakresie wyżywienia, środków higieny. Osoby, które trafiały do gminy Świebodzin, mogły się do ośrodka zgłosić i takie dary otrzymać. My jesteśmy również w ciągłym kontakcie z panem starostą Zbigniewem Szumskim i w zakresie takiej komunikacji co do sytuacji uchodźców, ten przepływ informacji, myślę, pomiędzy nami przy wydatnej pomocy pana przewodniczącego też wydaje mi się, że jest całkiem w porządku i ta koordynacja działań na terenie gminy i powiatu przebiega sprawnie i jakby ja co do tej kwestii nie mam jakichkolwiek zastrzeżeń. Jednocześnie spotykamy się z no już pierwszymi takimi wyzwaniami, które ten konflikt na nas niejako ceduje. Przede wszystkim w zakresie szkolnictwa, bo do naszych szkół trafiają już dzieci uchodźców z Ukrainy. Tych dzieci jest coraz więcej. My jesteśmy już w zasadzie
gotowi do uruchomienia 5 oddziałów przygotowawczych w naszych szkołach. Na dzisiaj 2 z nich to jest szkoła numer 3, 2 szkoła numer 1, 1 szkoła w Gościkowie i szykujemy kolejne w następnych szkołach. Część z dzieci trafia również do klas takich naszych standardowych. Natomiast jeżeli będzie taka konieczność, to oczywiście te dzieci, które trafiają do tych klas polskich, będą mogły być przenoszone również do oddziałów przygotowawczych. My przyjęliśmy sobie taki cel strategiczny, żeby jak najwięcej tych dzieci, które dzisiaj uczy się w klasach przygotowawczych, od września zostało niejako wdrożone w polski system edukacji i trafiło już do normalnych klas. I to jest zadanie, które stawiamy sobie na najbliższe miesiące. W celu zrealizowania tego planu chcielibyśmy, żeby tych zajęć dodatkowych dla tych dzieci z zakresu nauki języka polskiego było jak najwięcej. Mamy chęć pomocy ze strony podmiotów gospodarczych, które działają albo niedługo zaczną działać na terenie naszej gminy, które są gotowe również współfinansować takie dodatkowe zajęcia dla tych dzieci. Więc mam nadzieję, że od września uda nam się dużą część z nich zachęcić do tego właśnie, żeby rozpoczęły naukę w normalnych klasach. No, sytuacja jest dynamiczna, więc do końca nie wiemy, jak to będzie wyglądało. My też przygotowujemy się do tego, aby pierwszej ewaluacji nauki tych dzieci dokonać w miesiącu czerwcu, a następnie dla przynajmniej części z nich zorganizować półkolonie letnie, które byłyby również częścią taką przygotowania do nauki w klasach mieszanych. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Nie zawsze nauka tych dzieci przebiega w sposób taki sprawny, niezakłócony. To są również dzieciaki obarczone sporymi traumami, więc nie można ich wszystkich mierzyć jedną miarą i wkładać do jednego worka, ale my będziemy szukać takich rozwiązań, które jak najszerszej grupie z nich zapewnią jak najszybszą implementację do naszego systemu edukacji i możliwość godnych warunków nauki. Dodatkowo, jak zapewne Państwo już wiecie, poleceniem pana wojewody lubuskiego uruchomiliśmy punkt relokacyjny dla uchodźców w sali gimnastycznej szkoły numer 3. Tam kierowani do nas uchodźcy trafiają na bieżąco, natomiast ten napływ nie jest jakiś ogromny. My mamy przygotowane 100 miejsc, natomiast rotacyjnie w ostatnim czasie maksymalnie jednocześnie przebywało tam kilkanaście osób. Więc ten napływ tych osób, które generalnie potrzebują takiej intensywnej pomocy, nie jest aż taki duży. Bardzo sprawnie są zaopiekowane przez służby pana wojewody, więc nawet była taka sytuacja, że pewnego dnia pierwsi uchodźcy trafili do trójki bodaj o godzinie 10, o 17 mieli już zorganizowaną opiekę i nawet nie musieli w tej sali nocować. Także to przebiega też dość sprawnie. Wyzwań przed nami niesie ta określona sytuacja sporo, no ale będziemy starali się do niej dostosowywać na bieżąco. Chciałbym też z tego miejsca bardzo mocno podkreślić i bardzo mocno podziękować naszemu miastu partnerskiemu Frizoite, bo z Frizoite trafił do nas taki tirowy konwój z darami, bardzo obfity, bardzo bogaty i naprawdę to jest wspaniały gest takiej przyjaźni partnerskiej pomiędzy naszymi miastami. Jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy byli zaangażowani w to, żeby ten konwój przede wszystkim rozładować, bo myślę, że pan przewodniczący potwierdzi, że było co rozładowywać, troszkę nam się tego nazbierało, ale to taka fajna, naprawdę dedykowana pomoc i za to naszemu miastu partnerskiemu Frizoite bardzo, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. To na tyle, jeśli chodzi o kwestie pomocy uchodźcom. Natomiast, szanowni państwo, ja ze względu na pewien element kultury jestem obowiązany przyznać się do pewnego błędu, a mianowicie takiego, że rozmawialiśmy na ostatniej sesji na temat uchwały finansowej, w związku z czym została przez państwa podjęta uchwała dotycząca zwiększenia dochodów po stronie
po stronie sprzedażowej naszych działek na Słowiańskich. Myśmy zaskarżyli tę uchwałę do RIO, wskazując, iż doszło do przekroczenia uprawnień przez Radę Miejską. Odbyło się zgromadzenie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej i Regionalna Izba Obrachunkowa orzekła, iż w takim kształcie, jakim ta uchwała została przyjęta, jest ważna i jest obowiązująca, w związku z czym czuję się obowiązany zwrócić honor. Szanowni Państwo, co za tym idzie, tak naprawdę od razu podjęliśmy działania zmierzające do tego, wobec faktu, iż środki w budżecie są zabezpieczone, do podpisania umowy z wykonawcą ścieżki rowerowej na Kupienino i ta umowa zostanie podpisana jutro. Także na ten czas to z mojej strony tyle. Jeżeli w tej kwestii Państwo macie jakieś pytania, to ja bardzo proszę. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania? Pan Tomak, bardzo proszę. No właśnie ja w tej kwestii chciałbym zabrać głos, mianowicie tej ostatniej, o której pan burmistrz wspomniał. No doszło do takiej trochę pewnego rodzaju niekonsekwencji, ponieważ pan burmistrz, mając obawy, że uchwała podjęła niezgodnie z prawem, że uchwała została podjęta niezgodnie z prawem przez Radę Miejską w sprawie przesunięcia tych środków właśnie, czy zwiększenia z tytułu sprzedaży działek, zaskarżył do Regionalnej Izby Obrachunkowej, wstrzymał całą procedurę związaną z wyborem wykonawcy na ścieżkę rowerową, natomiast jakoś tak inaczej trochę potraktował drugi element tej uchwały, mianowicie pieniądze dla pani, która wnioskowała o pokazy mody w Rzymie, zostały wypłacone przed rozstrzygnięciem, z tego co zdążyłem ustalić. Także tutaj bym prosił następnym razem, panie burmistrzu, żeby jednomiarą traktować po prostu wszystkich. No i tyle. Dziękuję bardzo. Jeżeli mogę, szybki ad vocem? Proszę bardzo. Generalnie no, prawo jest takie, że uchwała, dopóki nie jest uchylona, to obowiązuje. W związku z czym jakby tutaj sytuacja była też taka, że te pieniądze pani wnioskującej o tą dotację były potrzebne bodaj na 8 marca i my w tym zakresie no nie mogliśmy po prostu czekać, aż zbierze się Regionalna Izba Obrachunkowa, bo ona posiedzenie miała tak naprawdę wyznaczone nieco później. Więc żeby nie skrzywdzić wnioskodawczyni, no to ta umowa została zawarta. Jeżeli Regionalna Izba Obrachunkowa tę uchwałę by zniosła, no to wtedy reagowalibyśmy na bieżąco. Natomiast w kwestii procedury wyboru wykonawcy na ścieżkę rowerową, tutaj wykonawca zgodził się na przedłużenie związania ofertą, więc tutaj nie było najmniejszego problemu. Dzięki. Dziękuję. Pan Andrzej Mazur. Dziękuję. Ja mam pytanie w kwestii uchodźców jeszcze. Na dzień dzisiejszy na terenie naszej gminy ilu przyjęliśmy tych uchodźców? To znaczy, powiem tak, ciężko szacować, ilu my ich przyjęliśmy, ponieważ tak naprawdę nie wszyscy z nich się zarejestrowali. Z takich oficjalnych danych, które uzyskaliśmy na wczoraj, rejestrowych, może pan przewodniczący będzie miał jakieś bardziej aktualne, ale to było 300 zarejestrowanych w gminie, ponad 1300 chyba w powiecie z takich ostatnich informacji, które udało nam się uzyskać. Ale to, przepraszam, włączę jeszcze wizję, ale to są takie dane dotyczące tych osób, które się faktycznie rejestrują. Są jeszcze osoby, które w pierwszym rzucie przyjechały tutaj do swoich bliskich rodzin, przyjaciół. No to ciężko to tak dokładnie zmierzyć. Natomiast to są liczby takie z rejestracji. Dziękuję. W naszym tutaj punkcie w starostwie zarejestrowało się około tam tysiąc, no myślę, że blisko 1300 osób, tak jak pan burmistrz mówi. Natomiast też musicie państwo mieć świadomość, że część z tych osób opuszcza nie tylko Świebodzin, nie tylko powiat, ale też i nasz kraj, Polskę, i wyjeżdża dalej do Niemiec. To nie jest tak, że wszystkie te osoby są na terenie naszej gminy i naszego powiatu nadal. Natomiast zarejestrowało się tutaj, jak sumujemy razem, no to około tego 1600 osób, myślę, że można przyjąć, plus te, które są niezarejestrowane. No, dwa nie. Jest na pewno. Tak, myślę, że tak, nie. Pan Tomalak jeszcze podnosi rękę, bardzo proszę.
No, chciałem jeszcze się odnieść do tej sprawy, o której mówiliśmy, o tym zwiększeniu wartości działek, ale i wypłacie dla pani Żanny pieniędzy, ale nie chcę już drążyć tego tematu, także ja bym prosił pana burmistrza, żeby traktować wszystkich jednakowo, a nie tak po prostu, jak się coś komuś podoba. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ja, jeżeli mogę, jedno słowo odnośnie tej uchwały, o której pan burmistrz wspomniał i pan Tomalak pyta, to też chciałbym tylko państwu zwrócić uwagę, że Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej, jeżeli mnie pamięć nie myli, stwierdziło, ja nie widziałem uzasadnienia ani tej uchwały, nie wiem, czy ona już dotarła do gminy. Natomiast tam zostało stwierdzone też coś takiego, że to każdorazowo jakby te uchwały są badane indywidualnie i do każdej z tych uchwał Regionalna Izba Kolegium podchodzi indywidualnie i to nie jest zasada, tak, że generalnie Rada może dowolnie manewrować przy dochodach i przy wydatkach. No, jakiś ram trzymać się należy, ale w tym akurat przypadku Kolegium uznało, że uchwała została podjęta zgodnie z prawem i jest obowiązującą. Także... Panie Przewodniczący, jeżeli mogę, my mamy już uzasadnienie pisemne. Jeżeli pan sobie życzy, my możemy przesłać je do Biura Rady celu rozesłania radnym. Bardzo chętnie. Myślę, że to też taki dosyć ciekawy materiał. My się też uczymy cały czas. Jasne. Dzięki. Dziękuję. U pana Tomalaka chyba stara rączka. Czy ktoś jeszcze z państwa? Jeżeli nie, to dziękuję. Przystępujemy do kolejnego punktu dzisiejszej sesji, a są to sprawozdania przygotowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Świebodzinie. Materiały otrzymali państwo z wyprzedzeniem w formie pisemnej. Czy ktoś jest też z nami? Pani dyrektor Monika Fińska, bardzo serdecznie witam. Czy ktoś z państwa ma jakieś pytania lub uwagi do przedstawionych sprawozdań? Proszę bardzo. No skoro nie widzę, to co, nie pozostaje nam nic innego, chyba jak zarządzić głosowanie. Ja mam pytanie natury technicznej, czy my musimy każdy z tych sprawozdań głosować oddzielnie, czy możemy wszystkie 5 sprawozdań przegłosować razem, tym bardziej, że nie widzę tutaj, żebyśmy mieli do podjęcia uchwałę, tylko na zasadzie zwykłego głosowania. Nie wiem, czy jakiś prawnik nam pomoże, czy ewentualnie pani Daria. Znaczy powiem tak, wydaje mi się, że jeżeli nie ma do podjęcia uchwały, to można byłoby te sprawozdania przyjąć razem. Nie wiem, czy pani dyrektor ewentualnie jeszcze wydać. Czy ktoś z państwa jakieś inne stanowisko tutaj chciałby przedstawić? Ja tylko chciałabym dodać, że jeżeli chodzi o sprawozdania, te uwagi, które były edytorskie, poprawki oczywiście zostały naniesione i przekazane już do Biura Rady. Dziękuję bardzo. Dobrze, skoro nie ma tutaj żadnych innych głosów, to przegłosujemy wszystkie z tych sprawozdań za jednym razem. I tak też właśnie uczynię. Także zarządzam głosowanie. Pan Edward Cichański. Jestem za. Pan Krzysztof Drzymała. Pan Krzysztof Drzymała. Jestem za. Pan Tadeusz Janowicz. Jestem za. Pan Marek Keklak. Jestem za. Pani Marta Komin. Jestem za. Pan Janusz Koszyka. Jestem za. Pan Artur Kubacki. Jestem za. Andrzej Mazur. Jestem za. Piotr Mazur. Jestem za. Dariusz Mierzeń. Jestem za, przepraszam. Anita Molicka. Jestem za. Małgorzata Osica. Jestem za. Daniel Prałat. Jestem za. Włodzimierz Losada. Jestem za. Sławomir Siewruch. Jestem za. Michał Siodła. Jestem za. Justyna Słońska. Jestem za. Krzysztof Tomalak. Jestem za. Jadwiga Wawrzyniak. Jestem za. Emilia Wąsłowska-Kasza. Jestem za. Ja również jestem za. Stwierdzam, że sprawozdania zostały przyjęte jednogłośnie. Dziękuję bardzo.
I przystępujemy do kolejnego punktu dzisiejszego posiedzenia. To jest informacja o funkcjonowaniu Ośrodka Pomocy Społecznej w Siłodzinie. Otrzymali Państwo w piątek na skrzynki mailowe sprawozdanie z działalności ośrodka. Ale zanim ewentualną dyskusję w tym temacie otworzymy, to bardzo proszę, oddaję głos Pani Dyrektor. Może z tego, co wiem, to zechciałaby Pani, chce nam Pani też kilka słów powiedzieć. Bardzo proszę. Tak, dziękuję bardzo. Ja muszę powiedzieć, że miniony rok był trudnym rokiem, jeżeli chodzi o pracę w Ośrodku Pomocy Społecznej, ogólnie w całej pomocy społecznej, ze względu na wyzwania, które rozpoczęły się już wcześniej. Mam tutaj na myśli pandemię COVID. Piętrzyły się przed nami wciąż nowe wyzwania, ale to też chciałabym podkreślić, nie stało nam na przeszkodzie, żeby rozpocząć nowe działania, zacząć uczestniczyć w nowych programach i podejmować nowe wyzwania. I tak w zeszłym roku ośrodek po raz pierwszy przystąpił do programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej. Pierwszy raz został złożony taki wniosek, który również otrzymał dofinansowanie, z czego bardzo się cieszymy. W tym roku kontynuujemy pracę w ramach tego programu. W zeszłym roku objęliśmy niespełna 20 osób wsparciem. Były to zarówno dzieci niepełnosprawne, jak i osoby dorosłe. Kolejnym takim nowym programem, z którego w zeszłym roku skorzystaliśmy, był program skierowany do osób po 75 roku życia i to miało na celu bardziej dofinansowanie usług opiekuńczych działających na terenie naszej gminy. Tu wspartych było kilka osób i również pozyskaliśmy na ten cel środki. To było 50% dofinansowania do godziny jednej usługi. Oprócz tego po raz kolejny przystąpiliśmy do realizacji programu Wspieraj Seniora. W tym roku Państwo przyjęliście uchwałę Korpus Wsparcia Seniorów i rozpoczniemy za chwilę realizację tego zadania. Natomiast ja muszę powiedzieć, że jeżeli chodzi o zainteresowanie seniorów, to przez te ostatnie lata od wybuchu pandemii rzeczywiście ono jest dość wysokie. Pomoc świadczona przez pracowników socjalnych ośrodka jest świadczona oczywiście w godzinach pracy ośrodka, natomiast tych osób korzystających naprawdę jest sporo. To są różnego rodzaju problemy. Część osób starszych ma problem czy z wykupieniem recepty, czy z wyjściem z domu w celu zrobienia zakupów. Tych problemów, które przy okazji też się pojawiają, oczywiście staram się zawsze nad nimi pochylić i w sposób, w jaki nam pozwalają nasze możliwości rozwiązać. Oprócz tego programu po raz pierwszy skorzystaliśmy z możliwości otrzymania środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Tutaj wniosek złożony przez gminę na Ośrodek Pomocy Społecznej, na wsparcie dla Ośrodka Pomocy Społecznej i dla Środowiskowego Domu Samopomocy pozwolił nam na realne wsparcie działań realizowanych przez nas. Między innymi zakupiliśmy niezbędny sprzęt, to co do takiej codziennej pracy jest niezbędne, a jest też związane z pandemią COVID. Udało nam się zakupić i stoły. Ja może nie będę tego wszystkiego wymieniać tego, co kupiliśmy, ponieważ tego sprzętu naprawdę było sporo. To były też środki ochrony, które przekazaliśmy osobom korzystającym z dziennego domu Senior Plus, a także z osób korzystających z usług opiekuńczych. Także z tego jesteśmy też bardzo zadowoleni. Ten sprzęt bardzo dobrze służy i jest potrzebny. Oprócz tego, Szanowni Państwo, udało nam się pozyskać środki z Fundacji Amicis, z czego również się cieszę. Wystosowaliśmy taką prośbę do Fundacji Amicis o doposażenie nas w niezbędny sprzęt. I dzięki współpracy otrzymaliśmy lodówkę, zamrażarkę skrzyniową, a także pralkosuszarkę. Ten sprzęt służy nam cały czas. No, ostatnie tygodnie też pokazały, że jest bardzo ważny w ośrodku i choćby pralkosuszarka służy nam do celów
takich nagłych, niespodziewanych, jeżeli możemy komuś pomóc czy przygotować różnego rodzaju rzeczy, to korzystamy z tej pralki i wspieramy tutaj również obywateli Ukrainy. Co mnie również cieszy i uważam, że jest dobrą taką praktyką, to funkcjonowanie naszego dziennego domu Senior Plus. Zeszły rok był pierwszym rokiem funkcjonowania tej placówki i tak naprawdę bardzo dużym wyzwaniem dla Ośrodka Pomocy Społecznej, aby dobrze skoordynować pracę w domu i tym osobom, które korzystają z tego wsparcia. Jest to dom przeznaczony dla 15 osób, jest 15 miejsc, natomiast liczba osób korzystających jest większa, dlatego że przyjęliśmy taką ścieżkę postępowania, kiedy to senior może zdecydować się na całotygodniowy pobyt w domu albo wskazać co najmniej 3 dni, w które w ciągu tygodnia będzie w tym domu uczestniczył. I myślę, że to jest dobre rozwiązanie, sprawdziło się, z czego uważam, że seniorzy też są zadowoleni, o czym też mówią. Działalność domu została również przedstawiona w poprzednim sprawozdaniu na rzecz osób starszych. Ja tylko może tutaj dopowiem, że w ramach działalności ośrodka udało nam się w ramach jeszcze współpracy z organizacjami pozarządowymi pozyskać środki na wsparcie działalności seniora poprzez współpracę na przykład Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu i Ośrodka Pomocy Społecznej w Siebodzinie przy wsparciu Stowarzyszenia Alterego, które środki pozyskało. Dzięki temu oba domy zacieśniły współpracę. Seniorzy mogli się spotkać w sprzyjających warunkach, mogli razem spędzać czas, a także uczestniczyć w atrakcyjnych zajęciach. Tych możliwości pozyskania środków jest sporo. Oczywiście my jako Ośrodek Pomocy Społecznej jesteśmy bardzo otwarci na współpracę z organizacjami pozarządowymi i myślę, że ta układa się naprawdę dobrze. W zeszłym roku spotykaliśmy się również ze Stowarzyszeniem Joker. Tu współpraca układa się również dobrze. Osoby, które mają problemy z różnymi używkami, dzięki wsparciu ze strony stowarzyszenia mają możliwość ze skorzystania z terapii, porady i udziału w różnych grupach wsparcia. Te wszystkie informacje oczywiście posiadają pracownicy socjalni, którzy też osoby potrzebujące kierują do stowarzyszenia Joker. Także tyle z mojej strony. Oczywiście to są, to o czym powiedziałam, to są takie dodatkowe elementy codziennej pracy ośrodka i staramy się tą pracę jak najbardziej rozwijać tak, żeby jak najszersze grono naszych mieszkańców mogło skorzystać, a może nawet jeżeli nie, to żeby każdy miał możliwość skontaktowania się z nami. Jeżeli pojawiają się jakieś problemy, to staramy się służyć pomocą i wsparciem, oczywiście biorąc pod uwagę obowiązujące nas przepisy. Ja mogę tylko jeszcze tylko dodam, że działalność ośrodka z roku na rok jest coraz bardziej rozwijana. Staramy się korzystać z nowych możliwości, które się pojawiają, czyli na bieżąco śledzimy, sprawdzamy, jakie są dostępne do realizacji programy, jakie są możliwości rozwoju naszych działań, bo no nie ukrywam, że osobiście uważam, że te programy też ułatwiają nam pracę i pozyskujemy dzięki temu nowe narzędzia do pracy w środowisku lokalnym. Dziękuję. Dziękuję bardzo pani dyrektor. Czy ktoś z państwa radnych ma jakieś pytania? Pan Daniel Prawat, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. No ja jestem pod wielkim wrażeniem tego właśnie jak Ośrodek Pomocy Społecznej. Panie Danielu, ja przepraszam bardzo, ale pana bardzo źle albo w zasadzie wcale nie słychać. Nie słychać. Myślę, że teraz będzie lepiej. Teraz jest ok.
Dobrze. To jeszcze raz powtórzę. Ja jestem pod wielkim wrażeniem tego, co w ostatnich latach proponuje Ośrodek Pomocy Społecznej, jak się rozwija i jaka jest intensyfikacja tychże właśnie działań odnośnie tej naszej grupy, jaką są seniorzy i nie tylko seniorzy oczywiście. Chciałem się tu zapytać, pani dyrektor, także wielki szacunek za tą pracę wykonywaną przez panią i pani podwładnych, bo widać duży, duży progres. Chciałem się zapytać, czy pani widzi potrzebę i myśli pani o zwiększeniu zasobu kadrowego, bo patrząc na ilość działań, jakie pani zwiększyła właśnie pracę kierowanej przez panią placówki, no to patrząc, że zasoby ludzkie, to chyba doby trochę brakuje już na to, do tego dochodzą teraz sytuacja ta ogólnoświatowa, żeby te wszystkie działania im podołać. I czy pani właśnie widzi tu potrzebę zwiększenia mocy ludzkich? To znaczy, powiem w ten sposób, jeżeli chodzi o zasoby nasze kadrowe, to zwiększenie tam, gdzie nastąpiło, to na pewno w dziale usług, tak? Ponieważ tam była dotrudniona osoba do świadczenia usług opiekuńczych. Oczywiście w ramach tych programów, które są dostępne, być może w następnym roku będzie taka potrzeba, żeby dotrudnić osobę do działu usług. Z kolei no ja nie ukrywam, że też dużym wsparciem są pracownicy dziennego domu Senior Plus, którzy też tutaj współpracują z organizacjami pozarządowymi. Zresztą duży potencjał jest w organizacjach pozarządowych, które też pewne działania razem z nami wykonują. W tej chwili, w tym czasie, który teraz jest, w tym trudnym czasie, my też możemy liczyć na wsparcie organizacji pozarządowych. Myślę, że tu współpraca jest dobra. I oprócz tego, kiedy jest taka potrzeba, kontaktujemy się z wolontariuszami. Mamy kilku takich stałych wolontariuszy. To są osoby, które wspierają nas na co dzień, choćby nawet teraz, kiedy otrzymaliśmy ten transport z miasta partnerskiego, no trwa cały czas sortowanie, rozpakowywanie kartonów, sortowanie odzieży, sprawdzanie, czym dysponujemy i tak, żebyśmy byli w stanie tą pomoc mądrze przekazać dalej. Ale no nie ukrywam, że myślimy o tym, żeby starać się tutaj o osoby, które będą nas w stanie być może wspierać w ciągu dnia, dlatego że oprócz tych zadań takich codziennych, a tych programów, jak Państwo sami widzicie na podstawie tego, co przedstawiłam, jest sporo i ja nie ukrywam, że my w tym roku te wszystkie programy nadal realizujemy. Szykujemy się też do rozpoczęcia nowych działań, więc no, nikt się z nas nie spodziewał, że będziemy mieli taką sytuację, a w tej chwili wygląda to w ten sposób, że tych nowych zadań, które w związku z sytuacją, w związku z wojną w Ukrainie, no jest sporo, które tutaj doszły do Ośrodka Pomocy Społecznej. Uważam, że pracownicy ośrodka stanęli naprawdę na wysokości zadania, za co też ja jestem osobiście im bardzo wdzięczna, za tą codzienną, trudną pracę, ale staramy się wykonywać jak najlepiej, naprawdę pracujemy na pełnych obrotach, ale też liczymy i dziękujemy za tą pomoc wolontariuszy, bo ona naprawdę jest. Może tych osób nie ma dużo, ale to są takie osoby, na które możemy zawsze liczyć. To są stowarzyszenia, z którymi jesteśmy w kontakcie i kiedy nam czegoś brakuje, wiem, że kiedy wykonamy ten telefon i poprosimy o coś konkretnego dla danej osoby, to ta pomoc będzie taka konkretnie nakierowana i taka konkretna, która jest nam potrzebna. Natomiast ja nie ukrywam, że być może w następnym roku w związku z tak, no, dość dynamicznym rozwojem ośrodka będzie potrzebne wsparcie, aczkolwiek na tą chwilę myślę, że radzimy sobie całkiem dobrze, korzystamy z możliwości wsparcia organizacji, innych osób, no i oby tak dalej było. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję pan radny Andrzej. Dziękuję. Ja, korzystając z okazji, chciałem pani dyrektor i wszystkim pracownikom ośrodka bardzo gorąco podziękować. Zwracam się dosyć często z różnymi sprawami i nie zostaję bez pomocy. Starają mi się jak mogą i w miarę możliwości, jakie mają, pomóc, dlatego jestem za to bardzo wdzięczny i serdecznie dziękuję w imieniu swoim i tych, dla których próbujemy pomóc. Dziękuję jeszcze raz.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby jeszcze zabrać głos? Pan Janusz Koszyka, bardzo proszę. Panie Januszu, oddaję Panu głos. Halo. Witam. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Panie Dyrektor, mam takie pytanie. Czy osoby przybyłe do naszego kraju, chodzi mi o uchodźców, po spełnieniu wszelkich warunków formalnych z zarejestrowaniem się, będą mogły brać udział w programach wspierania wszelkich form? Odpowiem może w ten sposób. Na tą chwilę ustawa, która weszła i obowiązuje o pomocy obywatelom Ukrainy, nakłada na ośrodki i daje możliwość ośrodkom udzielenia różnego rodzaju pomocy. Oczywiście ostatnio weszły też zmiany do tej ustawy, które pozwalają na jeszcze pełniejszą pomoc. W tej chwili osoby, które przyjeżdżają z Ukrainy w pierwszej kolejności po zarejestrowaniu się, czyli po otrzymaniu numeru PESEL, zgłaszają się tutaj do nas. Ja dzisiaj tak na bieżąco staram się monitorować, ile my tych osób mamy. Podejrzewam, może nie będę mówiła o ilości wniosków, bo wniosków jest mniej ze względu na to, że mama może złożyć na przykład wniosek na dwójkę, trójkę dzieci, w zależności od tego, ile osób jest, bo wniosek składa osoba dorosła i do tego wniosku dopisuje dzieci. Szacujemy, że mamy około 300 osób, tak, uprawnionych w tej chwili już do wypłaty świadczenia. Część osób stara się o PESEL i na terenie naszej gminy, ale też no, ja nie ukrywam, że te osoby szukają, sprawdzają, gdzie może jest czy mniejsza kolejka, mogą skorzystać z otrzymania tego numeru i oczywiście tą z tej szansy korzystają. Oprócz tego można już w tej chwili składać wnioski, jeżeli jest się uprawnionym do korzystania z dożywiania dzieci w szkole. Przy czym tutaj jest pewna zmiana, ponieważ jak Państwo wiecie, dzieci z terenu gminy Świebodzin korzystając z dofinansowania, my mamy w ramach przyjętej uchwały podwyższone kryterium dochodowe i to jest 170% kryterium dochodowego. Natomiast jeżeli chodzi to o te dzieci, to my posługujemy się kryterium dochodowym, tak, więc tutaj są pewne różnice. Jeżeli jest potrzeba czy dostarczenia sprzętu rehabilitacyjnego, bo w ramach ośrodka działa taka wypożyczalnia, co prawda my może tego sprzętu nie mamy jakoś bardzo dużo, ale jeżeli potrzebujemy, to też w ramach współpracy z innymi ośrodkami taki sprzęt staramy się pozyskać, żeby wesprzeć. Pojawiają się czasami takie sytuacje, że ktoś potrzebuje balkonika czy jakiejś innej pomocy, to oczywiście ten sprzęt przekazujemy. Oprócz tego cały czas wspieramy obywateli Ukrainy poprzez dostarczanie i przekazywanie paczek żywnościowych, które szykują pracownicy ośrodka, czy też ubrania. Tutaj też jesteśmy w kontakcie z nowo powstałym sklepem Zadziękuję w Świebodzinie. I wiemy, że tam też tą pomoc rzeczową osoby mogą otrzymać. Jest możliwość korzystania ze świadczeń rodzinnych. Oczywiście tutaj również, tak jak i nasi obywatele, należy spełnić obowiązek dochodowy. W tej chwili obywatele Ukrainy mogą już składać wnioski w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych na świadczenie 500+. Także ta pomoc jest i oczywiście jeżeli okazuje się, że jest jakaś inna potrzebna, to my w miarę możliwości staramy się ją organizować. Pojawiła się na przykład sytuacja, że dziecko potrzebowało okulary, które gdzieś w trakcie ucieczki z Ukrainy uległy zniszczeniu i to było dziecko z dużą wadą wzroku i w ramach współpracy z jednym z naszych tutaj przedsiębiorców udało się już dziecku te okulary dobrać, zakupić, także dziecko już dobrze funkcjonuje, dobrze widzi. Ja myślę, że takimi wspólnymi działaniami jesteśmy w stanie zrobić naprawdę bardzo dużo. Dziękuję. 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 Czy ktoś jeszcze z Państwa? Nie widzę, ja przy okazji, kiedy mówimy tutaj o pomocy obywatelom Ukrainy na terenie, przebywającym na terenie naszej gminy, to chciałbym Państwa poinformować, że
Bardzo dużym zainteresowaniem, znaczy dużym zainteresowaniem, to jest źle powiedziane, ale generalnie bardzo dużo osób, obywateli Ukrainy składa wnioski o nadanie numeru PESEL i pewnie już Państwo słyszeli, że kolejki są dosyć długie. Tutaj Pan Burmistrz postanowił wzmocnić Urząd Stanu Cywilnego i zostały uruchomione dodatkowe stanowiska, na których obsługiwani są obywatele Ukrainy. I mówię o tym dlatego, że chciałem Państwa też poinformować na koniec dzisiejszej sesji, ale zrobię to w tej chwili. W związku z ograniczonymi możliwościami lokalowymi, ja oczywiście wyraziłem zgodę, tutaj przychyliłem się do prośby Pana Burmistrza i Pani Kierownik i w chwili obecnej sala sesyjna nasza została przystosowana niejako do obsługi wnioskodawców, obywateli właśnie Ukrainy. Znajdują się tam wydzielone stanowiska komputerowe, na których obsługiwane są te osoby w związku właśnie z nadawaniem numerów PESEL. Także dopóki ta sytuacja będzie trwała i dopóki mamy jeszcze stan pandemii, to ja planuję organizować sesję w formule zdalnej, chyba że nam raptem skończy się pandemia i zgaśnie ustawa i nie będziemy mieli podstawy do tego, żeby zdalnie sesję robić, to wtedy się będziemy wspólnie z Panem Burmistrzem martwić, co zrobić. Ale póki co to sesje nasze będą się odbywały zdalnie, dopóki sala sesyjna będzie wykorzystywana w ten właśnie sposób. Jeżeli ja mogę, Panie Przewodniczący, dosłownie jedno słowo. Tak. Ja przede wszystkim bardzo dziękuję za tą przychylność związaną z udostępnieniem sali sesyjnej, bo to dla nas jest naprawdę bardzo, bardzo duże ułatwienie. Faktycznie te zadania związane z nadawaniem numerów PESEL to jest dosyć niełatwa sprawa, przede wszystkim ze względu na ilość osób, które ubiegają się o nadanie tego numeru PESEL, a jeszcze dodatkowo konieczność prowadzenia bieżącej obsługi klienta w Urzędzie Stanu Cywilnego. Także ja bardzo, bardzo dziękuję za tą przychylność w imieniu swoim i wszystkich pracowników USC i przede wszystkim bardzo dziękuję pracownikom USC za ich ciężką pracę, bo to jest naprawdę prawie że 200 numerów PESEL nadawanych w ciągu tygodnia, co jest wynikiem naprawdę niezłym. Natomiast też musimy być przygotowani na to, że to jeszcze chwilkę potrwa, ale mam nadzieję, że nie aż tak długo i może już tak niedługo się zobaczymy na zwykłej fizycznej sesji takiej klasycznej, bo też nie ukrywam, trochę za tym tęsknię. Także dzięki bardzo. Dzięki. Czy jeszcze jakieś pytania do Pani Dyrektor? Ja mam taką prośbę, Pani Dyrektor, jak mógłbym prosić o kontakt gdzieś około godziny, może 13 dzisiaj, dobra? Bo dobrze, oczywiście. Coś mi się przypomniało w trakcie, jak Pani mówiła. Dobrze. A jeszcze może tylko ja dodam, że uwagi, które dostałam, tutaj myślę o literówkach, tak, i innych poprawkach, które należy nanieść, to oczywiście ja po sesji od razu postaram się jak najszybciej to nanieść. Dziękuję. Skoro nie ma więcej pytań, bardzo serdecznie dziękuję Pani Dyrektor i pracownikom naszego Ośrodka Pomocy Społecznej i za pracę, i Pani Dyrektor też za pracę i za to dzisiejsze nasze spotkanie, za przygotowanie sprawozdań. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Przystępujemy do kolejnego punktu obrad. To są projekty uchwał, ponieważ widzę, że jest z nami obecna Pani Skarbnik, to oddaję Pani głos. Projekt w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świebodzin na 2022 rok. Dzień dobry. Projekt numer 555 to jest ten projekt po zmianach, który Państwu omawiałam na Komisji Planu Budżetu. Obiecałam, że dostaną Państwo taki projekt po zmianach z zaznaczonymi żółtymi, na żółto pozycjami, które w tej uchwale są zmieniane. Przede wszystkim zmieniają się nasze dochody i wydatki w związku z tym, że po pierwsze dostaliśmy darowiznę z Frizoite na rzecz dzieci z Ukrainy. Po drugie wprowadzamy do budżetu tak zwany korpus wsparcia seniora, finansowany ze środków funduszu covidowego i jedna z ważniejszych zmian to jest dodanie do upoważnień
dla burmistrza Świebodzina, które udzieliła radę, upoważnienia do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań wynikających z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju. To jest dla nas bardzo ważne, dlatego że środki z Urzędu Wojewódzkiego będą wpływały do gminy nie w formie dotacji, tylko będą przekazywane środki, żeby burmistrz mógł to wprowadzić do budżetu i od razu reagować na potrzeby. Niezbędne jest właśnie takie upoważnienie. Poza tym wszystko Państwu omówiłam, wszystkie inne zmiany były omówione szczegółowo na poszczególnych komisjach Rady Miejskiej. Dziękuję bardzo. Dziękuję Pani Skarbnik. Czy macie Państwo pytania do przedstawionego projektu uchwały? Pan Daniel Prowadz. Dziękuję bardzo. Pani Skarbnik, mam taką prośbę, bo teraz zauważyłem w tym projekcie błąd. Bym prosił na drugiej stronie uzasadnienia poprawkę zrobić przed opublikowaniem. Uchodźcom o M powinno być. To jest paragraf 0960. Na samej górze, ten zakreślony na żółto właśnie. Dobrze, dziękuję bardzo. No tylko tyle, dziękuję. 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 Czy jeszcze jakieś pytania lub uwagi ktoś z Państwa? Skoro nie widzę pytań ani uwag, to zarządzam głosowanie. Pan Edward Cichański. Jestem za. Pan Krzysztof Drzymała. Jestem za. Pan Tadeusz Janowicz. Za. Pan Marek Keklak. Jestem za. Pani Marta Komin. Jestem za. Pan Janusz Koszyka. Jestem za. Pan Artur Kubacki. Jestem za. Pan Andrzej Mazur. Jestem za. Pan Piotr Mazur. Jestem za. Pan Dariusz Mierzeń. Jestem za. Pani Anita Molicka. Jestem za. Pani Małgorzata Osica. Jestem za. Ja, że ty. Pan Daniel Prałat. Jestem za. Pan Włodzimierz Osada. Jestem za. Pan Sławomir Siewruk. Panie Przewodniczący, pana Sławomira nie będzie tą chwilę, on zgłaszał, ja przekazywałam pan. Dobrze, dziękuję. Pan Michał Siodła. Jestem za. Pani Justyna Słońska. Jestem za. Pan Krzysztof Tomalak. Jestem za. Pani Jadwiga Wawrzyniak. Jestem za. Pani Emilia Węsłowska-Klasza. Jestem za. Ja również jestem za. Stwierdzam, że w głosowaniu wziął udział 20 radnych i uchwała została przyjęta jednogłośnie. 20 radnych głosowało za przyjęciem uchwały. Bardzo dziękuję Pani Skarbnik. I teraz już Panie Przewodniczący, ja będę referował. A to jak nie ma kierowników, to ja myślę, że nie ma takiej potrzeby. Szanowni Państwo, kolejny projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w grupach żłobkowych prowadzonych przez gminę Świebodzin. Otrzymaliście Państwo projekt uchwały w formie pisemnej, numer druku 560. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania lub uwagi do przedstawionego projektu uchwały? Pan Daniel Prowad. Dziękuję bardzo. Tak jak też mówiłem, Szanowni Państwo, tutaj jest wzrost opłat za pobyt dziecka w przedszkolu i za wyżywienie. Powiem szczerze, no jestem troszeczkę zaniepokojony tym wzorem, jaki tu został zaproponowany w oparcie tego pobytu jednej godziny o minimalną krajową, o minimalne wynagrodzenie, przepraszam, gdyż w tym momencie z obecnej złotówki, która była, wzrost jest aż o 80%. Także uważam, że jest to bardzo wysoki wzrost i przerzucanie kosztów pobytu dziecka w przedszkolu na interesariuszy, czyli naszych mieszkańców, gdzie wiadomo, jaką mamy sytuację, jeżeli chodzi o inflację, o to, co się dzieje właśnie z napływającymi do nas mieszkańcami za wschodniej granicy, co powoduje wzrost cen, między innymi także pewnych produktów. A tutaj powiem szczerze, bardzo, bardzo jestem zaniepokojony tak wysokim wzrostem ze złotówki, która przez wiele, wiele lat była. Ja rozumiem, że oczywiście wszystko idzie w górę, energia elektryczna, ale uzależnienie tego teraz od minimalnej krajowej, czyli w kolejnych latach także będą podwyżki na takim poziomie, uważam, jest no, zbyt wysoko i daleko idącym. Dlatego ja nie będę głosował za tym projektem. Dziękuję. Dziękuję. Jeżeli ja mogę? Proszę bardzo. Znaczy ja
uważam dokładnie przeciwnie niż radny Prałat, z uwagi na to, iż powiązanie relacji opłat za żłobek z minimalną pensją krajową zapobiegnie w przyszłości właśnie tak drastycznym wzrostom. Ponieważ ze względu na to, iż ta opłata nie była waloryzowana w żaden sposób przez wiele, wiele lat, dzisiaj, kiedy koszty rosną drastycznie, no to niestety i opłata będzie drastyczna właśnie przez to, że nie była przez lata waloryzowana. Sytuacja utrzymywania pewnych opłat na rażąco niskim poziomie, i to się tyczy tak opłat od mieszkańców za takie kwestie jak żłobek, jak i opłaty związane z należnościami podatkowymi, powoduje, że wtedy konieczność zmian prowadzi do takich sytuacji, że te zmiany po prostu są skokowe. Natomiast ustalenie relacji do minimalnej krajowej spowoduje, iż tylko i wyłącznie w przypadku wzrostu tej minimalnej opłata też będzie rosła. Jeżeli najniższa krajowa będzie utrzymywana na dotychczasowym poziomie, to opłata nie wzrośnie. Jednocześnie sygnalizuje, iż ta opłata w gminie Świebodzin dalej jest relatywnie niska w stosunku chociażby do gminy Międzyrzecz, w którym samoczesne wynosi 500 zł. Do tego dochodzą opłaty za żywność i do tego w Międzyrzeczu dochodzą opłaty za godziny ponad normatywne. No, szanowni Państwo, nie jesteśmy w stanie przez x lat utrzymywać takich cen, bo to są już ceny zahaczające w mojej ocenie o działalność charytatywną. Uważam, że oczywiście ceny rosną, ale ceny rosną nie tylko dla obywateli. Ceny rosną również właśnie w zakresie prowadzenia grup żłobkowych. I my nie jesteśmy w stanie przez kolejne lata tak naprawdę finansować deficytów w tym zakresie. Ja zdaję sobie sprawę, że to jest podwyżka znacząca, natomiast no też nie uważam, że dla rodziny pracującej to jest rzecz, która nadmiernie obciążałaby domowy budżet. Szanowni Państwo, opłata w prywatnym żłobku albo przedszkolu, klubie Maluszka, to jest dzisiaj nierzadko opłata podchodząca pod 1000 zł, więc to dalej jest opłata trzy razy mniejsza niż w prywatnych placówkach. Także no, ja zdaję sobie sprawę, że ten skok jest duży, ale on wynika z tego, że przez lata była utrzymywana ta stawka, a niestety no, szanowni Państwo, jaka będzie płatność, taka będzie jakość usług. My możemy sztucznie utrzymywać przez długi czas nawet tą złotówkę. My możemy zrobić 50 groszy albo i grosz. Możemy. Tylko że potem pytanie, co w zamian będą otrzymywać rodzice. Więc niestety, takie mamy czasy, że ceny rosną i to trzeba urealnić, zwłaszcza w kontekście tego, że patrząc po cenach tak prywatnie, jak i w publicznych placówkach w sąsiednich samorządach, to dalej w przypadku czesnego nie jest duża kwota. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z Państwa jakieś pytania ma lub uwagi do przedstawionego projektu uchwały? Ja mam pytanie, przepraszam, że trochę znowu z innej beczki i w kwestiach sytuacji uchodźców wojennych. Czy mamy też wyznaczony, jak to w ogóle wygląda? Bo prawdę mówiąc, gdzieś mi to uciekło, jeżeli chodzi właśnie o żłobki. Czy tam są też miejsca wyznaczone dla dzieci uchodźców wojennych? To znaczy ustawa nowa daje nam możliwość, panie przewodniczący, tak na szybko i z głowy, plus trzy w grupach. Czyli jakby do istniejących grup po trójkę dzieci można dokładać, jeżeli mają status uchodźcy. No i oczywiście dokładać tam, gdzie są jeszcze miejsca w grupach istniejących. Generalnie patrząc po takiej szybkiej kalkulacji, miejsc tych dodatkowych dla dzieci z rodzin uchodźców w naszych przedszkolach, łącznie we wszystkich, tak na szybko skalkulowanych jest około 63. Patrząc pod względem jakby tego wzrostu ustawowego. Także to jest... We wszystkich przedszkolach? Łącznie. To o przedszkolach, pan mówi. A jeżeli tak. Chodzi o żłobki, to jak to będzie wyglądało? Jeżeli chodzi o żłobki, sytuacja jest, z tego co pamiętam, tożsama. Natomiast jest jeszcze kwestia tego, że oczywiście od nowego roku też wchodzą dwie nowe grupy żłobkowe, natomiast to są już grupy z projektu, dwie grupy, te 40 miejsc, one będą z projektu EFS-owskiego
i tam nabór będzie prowadzony przez Urząd Miejski w Świebodzinie, bo tam będą wytyczne dotyczące powrotu na rynek pracy i będą się kwalifikowały panie, które na ten rynek pracy wrócą. Dzięki. Dzięki. A jeżeli chodzi o liczbę tych miejsc, mówi pan, panie burmistrzu, 63 miejsca w przedszkolach, a jak jest w tej chwili z zajętością? Są jeszcze jakieś wolne, czy to już wszystko jest zajęte? Mamy jakąś taką wiedzę? Ktoś tu... Musiałbym dokładnie sprawdzić w arkuszach, natomiast wydaje mi się, że w całym systemie są jeszcze pojedyncze wolne miejsca. Generalnie poprzedni nabór zakończył się w taki sposób, że jeszcze były luzy. Oczywiście one były wypełniane w trakcie roku. Musiałbym sobie to tak na dokładnie zanalizować. Natomiast były luzy po naborze na ten rok szkolny. I częściowo... Tylko mi chodzi o te miejsca dla uchodźców, nie? W przedszkolach. Bo one są dodatkowe jakby, nie? Tak. Także z tego, co ostatnio rozmawialiśmy z dyrektorkami, to tam miejsca jeszcze jakieś są. Dobrze, natomiast dobrze. To też nie jest katalog nieograniczony. No? Wiadomo. Wracamy do uchwały, do omawianej uchwały. Czy ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie ma pytań więcej, a nie widzę, to zarządzam głosowanie. Pan Edward Cichański. Jestem za. Pan Krzysztof Drzymała. Jestem za. Pan Tadeusz Janowicz. Jestem za. Pan Marek Keklak. Jestem za. Pani Marta Komin. Jestem za. Pan Janusz Koszyka. Jestem za. Pan Artur Kubacki. Jestem przeciw. Pan Andrzej Mazur. Jestem za. Pan Piotr Mazur. Jestem za. Pan Dariusz Mierzeń. Jestem za. Pani Anita Molicka. Jestem za. Pani Małgorzata Osica. Jestem za. Pan Daniel Prałat. Wstrzymuję się. Pan Włodzimierz Osada. Jestem za. Pan Michał Siodło. Jestem za. Pani Justyna Słońska. Jestem za. Pan Krzysztof Tomorak. Jestem za. Pani Jadwiga Wawrzyniak. Przepraszam, jestem za. Pani Emilia Węcłowska-Kasza. Jestem za. Ja również jestem za. Stwierdzam, że w głosowaniu wzięło udział 20 radnych. 18 radnych głosowało za przyjęciem przedstawionego projektu. Jeden radny był przeciwny i jeden wstrzymał się od głosu. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego projektu uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla gminy Świebodzin na lata 2022-2023. Również otrzymali Państwo ten projekt uchwały w formie pisemnej. Czy ktoś ma jakieś pytania lub uwagi? Jeżeli nie ma pytań, to zarządzam głosowanie. Pan Edward Cichański. Jestem za. Pan Krzysztof Drzymała. Jestem za. Pan Tadeusz Janowicz. Jestem za. Pan Marek Keklak. Jestem za. Pani Marta Komin. Jestem za. Tak, jestem za. Pan Janusz Koszyka. Jestem za. Pan Artur Kubacki. Jestem za. Pan Andrzej Mazur. Jestem za. Pan Piotr Mazur. Jestem za. Pan Dariusz Mierzeń. Jestem za. Pani Anita Molicka. Jestem za. Pani Małgorzata Osica. Jestem za. Pan Daniel Prałat. Jestem za. Pan Włodzimierz Rosada. Jestem za. Pan Sławomir Siewruk, nieobecny. Pan Michał Siodła. Jestem za. Pani Justyna Słońska. Jestem za. Pan Krzysztof Tomalak. Jestem za. Pani Jadwiga Wawrzyniak. Jestem za. Emilia Węcłowska-Kasza. Jestem za. Ja również jestem za. Stwierdzam, że w głosowaniu wziął udział 20 radnych i uchwała została przyjęta jednogłośnie. 20 radnych głosowało za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały. Dziękuję Państwu bardzo. Jeżeli Państwo pozwolicie, to potrzebowałbym 7 minut przerwy. Także spotykamy się u mnie 9.33, to 9.40. Dziękuję.
554. W tej części o głos prosił pan mecenas Hubert Masiota. Oddaję panu głos. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Dzień dobry państwu. Dzień dobry. Jest ze mną również pan mecenas Marcin Grybowski. Drodzy państwo, dostaliśmy projekt tej uchwały i ja miałbym w tym zakresie pytanie, mianowicie historycznie. Petycja z dnia 18 października 2021 roku odnosiła się do, cytuję ją dokładnie, do terenu na styku miasta Świebodzin i wsi Rozłogi. Uchwała, która została podjęta w dniu 28 lutego 2022 roku, byłem wtedy obecny, mówiła również o, mówi o przystąpieniu do sporządzenia planu dla terenu położonego w obrębie 4 Świebodzin na styku z obrębem Rozłogi. Tymczasem uchwała, która ma być procedowana dzisiaj, mówi o przystąpieniu do sporządzenia planu dla terenu położonego w 4 obrębie Świebodzina oraz obrębie Rozłogi gminy Świebodzin. To, co jest istotne, to jest załącznik do tej uchwały. Gdy na niego spojrzeć, no, plany mają być objęte trzy działki, właściwie cztery, bo jedna z nich to jest działka drogowa. TRAF chce, że wszystkie te działki należą do naszych klientów. Ja bym prosił w tym momencie o wyjaśnienie metodologii wyboru tych właśnie działek do objęcia planem zagospodarowania przestrzennego. Dlaczego wybrano te działki, a dlaczego nie wybrano innych działek? Oraz dlaczego postanowiono rozszerzyć tutaj zakres w stosunku do petycji, w stosunku do wcześniejszej uchwały? Dziękuję bardzo. To chyba pytanie do mnie. Tak mi się też wydaje. Bardzo proszę, panie burmistrzu. Rozszerzenie wystąpiło na skutek tego, iż na przedmiotowych terenach wpłynęło, na przedmiotowe tereny na nałożenie miejscowego planu wpłynęło kilka petycji, bo była również petycja mieszkańców dotycząca terenów za granicą administracyjną gminy Świebodzin. Więc postanowiliśmy, że tak powiem, w celu pewnej ekonomiki i zasadności wydawania środków publicznych po prostu objąć przystąpieniem do miejscowego planu cały ten teren, bo to po prostu jest racjonalniejsze ze względów ekonomicznych i też odzwierciedla te dokumenty, które wpłynęły do nas od mieszkańców. Więc to jest powód tego, iż zakres został rozszerzony. Tak, a jeszcze było drugie pytanie, dlaczego wybrano właśnie te działki, a nie wybrano jeszcze innych działek, które w tym zakresie leżą? Odpowiedź była zawarta w mojej pierwszej wypowiedzi, ponieważ na te tereny wpłynął wniosek mieszkańców i petycje. Dokładnie dwie albo trzy. Znaczy z petycji, których ja widziałem, były według mojej oceny znacznie szersze. Natomiast ja rozumiem, że pan burmistrz interpretuje je w ten sposób, że dotyczą one wyłącznie tych czterech działek, które stanowią załącznik do dzisiejszej uchwały, tak? Tak, interpretuję to również zgodnie z wolą mieszkańców wyrażoną wielokrotnie, a także przynajmniej tak mi się wydaje w mojej ocenie wolą Rady Miejskiej. Mhm. Chyba że wola Rady Miejskiej jest inna, to Rada Miejska ma prawo tę uchwałę odrzucić, jak również wskazać wytyczne do ograniczenia zakresu tego terenowego. Ja możemy zwrócić uwagę na słowa, które dzisiaj padły z ust pana radnego Tomalaka, bardzo trafne w kontekście dzisiejszej uchwały, mianowicie aby wszystkich traktować jednakowo. Ja mam tutaj wrażenie, że ta uchwała oraz załącznik do niej no, jakby dotyczy wyłącznie działek należących do naszych klientów. Natomiast dookoła, na terenie, który mógł być objęty również tym planem, są jeszcze inne działki, które już tym planem objęte mają nie być. Także jakże to inaczej do tego nie podejść, jak do dyskryminacji. To po pierwsze. Po drugie, drodzy państwo, korzystając z okazji, ja powtórzę jeszcze, że podjęcie tej uchwały oraz przystąpienie dalej do pracy związanej z jej wdrożeniem będzie dla szkodliwe. Będzie szkodliwe przede wszystkim, reprezentując interesy naszego mandanta, muszę to podkreślić, że dla naszych mandantów i będą oni mogli korzystać z roszczeń odszkodowawczych przeciwko
przeciwko gminie. Po drugie, ja zwracam uwagę też na to, że podjęcie w tym zakresie plan planistycznych zastopuje rozwój miasta w tym zakresie. Również spowoduje, że mieszkania, które są obecnie na rynku, będą droższe, dlatego że jeżeli nie powstaną nowe, no to te, które są w tej chwili w obrębie miasta i w jego przyległościach, ich cena będzie rosnąć. Ponadto po raz kolejny zwracam uwagę, że podejmowanie tego typu działań jest sprzeczne ze strategią rozwoju miasta, którą mieliśmy się okazję zapoznać, która jest dostępna w powszechnych źródłach, bowiem wskazywano tam wyraźnie, że w obrębie miasta znajdują się tereny wolne pod budownictwo, które powinny być w tym celu wykorzystane. Także poddaję to po raz kolejny pod rozwagę Rady. Dziękuję bardzo. Jest też obecny pan Bogdan Grala, podnosi rękę. Bardzo proszę, panie Bogdanie. Dziękuję za udzielenie głosu. Myślę, że całą merytorykę omówiliśmy na ostatniej sesji. Pan mecenas tutaj no, nic nowego jakby nie wniósł do sprawy. Tak trochę żartem powiem, że pan mecenas występuje jednocześnie w dwóch rolach, złego i dobrego policjanta, bo z jednej strony jest przyjacielem miasta i troszczy się o dobro miasta i rozwój, o mieszkańców, o miejsca do zamieszkania, a z drugiej straszy odszkodowaniami, które miasto miałoby zapłacić. Chciałbym powiedzieć, wracając znowu do tej sprawy, że Podawałem artykuły z ustawy, nie ma podstaw do takich roszczeń. Jeżeli ktoś właścicielowi gruntów czy właścicielom gruntów obiecywał jakieś zyski związane z zakupem tej ziemi, to proponuję roszczenia skierować w stronę tych osób, które obiecywały takie zyski. Jeżeli chodzi o teren objęty planem, to rzeczywiście jest to teren, potwierdzam, który chcieliśmy, by był objęty tym planem i by uporządkować gospodarkę przestrzenną, zagospodarowanie przestrzenne właśnie na tym terenie. Co nie ogranicza tego planu, oczywiście każdy może wnioskować o rozszerzenie, nawet pan mecenas może wnioskować o rozszerzenie tego planu o inne tereny. Nas interesuje to, co jest naszym bezpośrednim sąsiedztwie, więc dlatego ten teren został zgłoszony do planu zagospodarowania. To tyle. Dziękuję uprzejmie. Czy ktoś jeszcze z państwa chciałby zabrać głos? Skoro nie widzę, to zarządzam głosowanie. Pan Edward Cichański. Jestem za. Pan Krzysztof Drzymała. Jestem za. Pan Tadeusz Janowicz. Jestem za. Pan Marek Keklak. Jestem za. Pani Marta Komin. Jestem za. Pan Janusz Koszyka. Jestem za. Pan Artur Kubacki. Jestem za. Pan Andrzej Mazur. Jestem za. Pan Piotr Mazur. Wstrzymuje się. Pan Dariusz Mierzeń. Wstrzymuje się. Pani Anita Molicka. Jestem za. Pani Małgorzata Osica. Jestem za. Pan Daniel Prałat. Jestem za. Pan Włodzimierz Rosada. Jestem za. Nie wiem, czy pan Sławomir już jest z nami. Pan Michał Siodła. Wstrzymuje się. Pani Justyna Słońska. Jestem za. Pan Krzysztof Tomalak. Jestem za. Pani Jadwiga Wawrzyniak. Jestem za. Pani Emilia Węcłowska-Kasza. Jestem za. Ja również jestem za. Stwierdzam, że w głosowaniu wzięło udział 20 radnych. 17 radnych głosowało za przyjęciem uchwały, 3 radnych wstrzymało się od głosu. Uchwała została przyjęta większością głosów. Dziękuję bardzo państwu. I kolejny projekt uchwały w sprawie. Dziękuję również naszym gościom, którzy byli obecni. Jak rozumiem, państwo opuszczacie nasze obrady. Szkoda czasu. Dziękuję uprzejmie.
Kolejny projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Ługów. Otrzymaliście go Państwo drukiem 559. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania lub uwagi do przedstawionego projektu? Skoro nie ma, to zarządzam głosowanie. Pan Edward Cichański. Jestem za. Pan Krzysztof Drzymyło. Jestem za. Pan Tadeusz Janowicz. Jestem za. Pan Marek Keklak. Jestem za. Pani Marta Komin. Jestem za. Pan Janusz Koszyka. Jestem za. Pan Artur Kubacki. Jestem za. Pan Andrzej Mazur. Jestem za. Pan Piotr Mazur. Jestem za. Pan Dariusz Mierzeń. Jestem za. Pani Anita Molicka. Jestem za. Pani Małgorzata Ośnica. Jestem za. Pan Daniel Prawat. Jestem za. Pan Włodzimierz Losada. Jestem za. Pan Michał Siodło. Jestem za. Pani Justyna Słońska. Jestem za. Pan Krzysztof Tomalak. Jestem za. Pani Jadwiga Wawrzyniak. Jestem za. Pani Emilia Węcłowska-Kasza. Jestem za. Ja również jestem za. Stwierdzam, że w głosowaniu wzięło udział 20 radnych. 20 radnych głosowało za przyjęciem uchwały, w związku z czym stwierdzam, że uchwała została przyjęta i jednogłośnie. Kolejny projekt uchwały, ponieważ nie mamy kierowników, otrzymaliście Państwo numerem druku 552 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania lub uwagi do przedstawionego projektu? Panie Przewodniczący, jeżeli mogę, tutaj będzie tylko zmiana podstawy prawnej, bo tu będzie dziennik ustaw z 2022, pozycja 559, bo na tym projekcie, który Państwo dostali, jest nieaktualna podstawa prawna. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z Państwa? Pan Daniel Prawat, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Ja powiem odnośnie tego projektu uchwały, że jest on, można powiedzieć, identyczny do tego, który do tej pory obowiązuje, a pamiętam w zeszłym roku, jak się pytałem pana kierownika Kowalczyka o opinię, bo tam w uzasadnieniu są tego wyjaśnienia, że się konsultuje organ prowadzący właśnie z podmiotami zainteresowanymi, aby wyraziły opinię. Wiem, że w zeszłym roku taka opinia była od powiatowego lekarza weterynarii. On tam zgłaszał zastrzeżenia. W tym roku widzę, że tych zastrzeżeń nie zgłosił, ale też widzę, że program się nie zmienił, dlatego też podzielam pewne z jego zeszłorocznej opinii obawy. Dlatego będę wstrzymał się od głosu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ktoś jeszcze? Jeżeli mogę, to jest jeszcze kwestia tego, że ten program faktycznie został zaopiniowany w zakresie, o którym mówił pan radny. Natomiast my mamy chociażby pozytywne opinie Nadleśnictwa Świebodzin i od OTOS Animals, Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt, że jest zgodne z przepisami obowiązującego prawa, a opinia jest pozytywna. Także opiniowane są również przez instytucje, które zajmują się opieką nad zwierzętami. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Skoro nie widzę, to zarządzam głosowanie. Pan Edward Cichański. Jestem za. Pan Krzysztof Drzymała. Jestem za. Pan Tadeusz Janowicz. Jestem za. Pan Marek Keklak. Jestem za. Pani Marta Komin. Jestem za. Pan Janusz Koszyka. Jestem za. Pan Artur Kubacki. Jestem za. Pan Andrzej Mazur. Jestem za. Pan Piotr Mazur. Jestem za. Pan Dariusz Mierzeń. Jestem za. Pani Anita Molicka. Jestem za. Pani Małgorzata Osica. Jestem za. Pan Daniel Prawat. Wstrzymuję się. Pan Włodzimierz Losada. Jestem za. Pan Michał Siodła. Jestem za. Pani Justyna Słońska. Jestem za. Pan Krzysztof Tomalak. Jestem za. Pani Jadwiga Wawrzyniak. Jestem za. Pani Emilia Węcłowska-Kasza. Jestem za. Ja również jestem za. Stwierdzam, że w głosowaniu wzięło udział 20 radnych, 19 było za, 1 radny wstrzymał się od głosu. Uchwała została przyjęta większością głosów.
Kolejny projekt uchwały otrzymali Państwo drukiem 553 w sprawie rozpatrzenia wniosku. Chodzi o nadanie nazwy dla ronda. Czy ktoś z Państwa chciałby w tej części zabrać głos? Nie widzę. Ja bym chciał tylko dodać, że z wiedzy, którą posiadam i z dokumentów, które wpłynęły do Rady, wynika, że jest to, była mowa wcześniej o, w uzasadnieniu też do tego projektu jest mowa o konsultacjach społecznych i tak dalej. Ja chciałem tylko Państwu powiedzieć, że z mojej wiedzy, którą posiadam i która wpłynęła też do Biura Rady, wynika, iż właśnie ta nazwa została zaakceptowana i pozytywnie zaopiniowana przez właściciela tego ronda, czyli Zarząd Dróg Wojewódzkich. Taka opinia do nas wpłynęła. Mam też taką informację, że została ta nazwa zaopiniowana pozytywnie przez Zarząd Powiatu Świebodzińskiego, który podjął albo za chwilę podejmie stosowną uchwałę w tej kwestii. Tyle mojego komentarza. Skoro nie ma pytań, to zarządzam głosowanie. Pan Edward Cichański. Wstrzymuje się. Pan Krzysztof Rzymała. Wstrzymuje się. Pan Tadeusz Janowicz. Wstrzymuje się. Pan Marek Keklak. Wstrzymuje się. Pani Marta Komin. Pani Marta Komin. Pan Janusz Koszyka. Jestem przeciw. Pan Artur Kubacki. Jestem za. Pan Andrzej Mazur. Wstrzymuję się. Pan Piotr Mazur. Wstrzymuję się. Pan Dariusz Mierzeń. Jestem za. Pani Anita Monicka. Wstrzymuję się. Pani Małgorzata Osica. Jestem za. Pan Daniel Prowad. Jestem za. Pan Włodzimierz Osada. Wstrzymuję się. Pan Michał Siodła. Jestem za. Pan Sławomir Siewruk już jest dostępny, panie przewodniczący. Pani Justyna Słońska. Wstrzymuję się. Pan Krzysztof Tomalak. Jestem przeciw. Pani Jadwiga Wawrzyniak. Wstrzymuję się. Pani Emilia Wacławska-Kasza. Jestem przeciw. Ja również jestem przeciw. Pani Marta Komin. Jestem przeciw. I pan Sławomir Siewok. Jestem za. Dziękuję. Stwierdzam, że w głosowaniu wzięło udział 21 radnych. 6 radnych głosowało za, 5 radnych głosowało przeciw i wynika z tego, że 10 radnych wstrzymało się od głosu. Uchwała została przyjęta większością głosów. Dziękuję. I kolejny projekt uchwały otrzymali Państwo drukiem numer 556. Jest to projekt uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca oraz określenia zasad prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania lub uwagi do przedstawionego projektu uchwały? Pan Tomalak, Krzysztof, radny, proszę bardzo. Jeżeli mogę, Wysoka Rado, bardzo bym prosił o to, żeby jednak głosować przeciw tej propozycji urządzenia targowiska pod Chrystusem. Jest wiele względów, które po prostu przemawiałem za tym, żebyśmy tam jednak nie ustanawiali tego miejsca do sprzedaży. Można by było zaproponować inne rozwiązanie i chciałbym prosić Państwa, żebyście takie decyzje podjęli. Dziękuję. Dziękuję. Pan Edward Cichański. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, nie ukrywam, że dwukrotnie głosowałem za tym, aby w tym miejscu była prowadzona takowa sprzedaż. Sam pomysł o prowadzenie sprzedaży przez rolników jest słuszny, ale po posiedzeniach komisji, w których brałem udział, pozwoliłem sobie na przeprowadzenie kilku rozmów z mieszkańcami Świebodzina. W większości nie są oni przychylni temu, aby w tym miejscu powstało takie miejsce do handlu. Dziękuję.
Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z Państwa? Jeżeli ja mogę? Proszę bardzo. Ja mam pytanie do pana radnego Cichańskiego. A z iloma mieszkańcami pan przeprowadził rozmowę, że pan wie, że większość z nich nie jest przychylna? Panie burmistrzu, nie użyłem sformułowania w większości. Czy możemy prosić, żeby ktoś wyłączył mikrofon, bo ja nic nie słyszę? Jeśli powiedziałem, że w większości, to w większości z tymi, którymi rozmawiałem. Rozmawiałem około 12-14 mieszkańcami. To od razu mówię, że w takiej ilości. Dziękuję. A to ja bym chciał usłyszeć od Państwa, może od pana Tomalaka w takim razie, gdzie takie miejsce powinno zostać ustanowione. Czy pan Tomalak? Oczywiście tak. Panie burmistrzu, ja myślę, że powinniście się Państwo trochę zastanowić nad tym ewentualnie. Pierwsza moja propozycja jest taka, żebyście spróbowali porozumieć się z właścicielami targowiska, którzy z pewnością zgodzą się na to, żeby udostępnić w piątek i w sobotę miejsce do bezpłatnego handlu z wozu czy z samochodu, wodów rolnych dla rolników. Miejsce macie doskonałe w centrum miasta na parkingu, który jeżeli chcecie na parkingu, to na parkingu koło nowo budowanego przedszkola. Wtedy byłoby w centrum miasta i prawda jest taka, że dostępność byłaby praktycznie dla wszystkich mieszkańców jednakowa. W tej chwili lokalizacja pod Chrystusem ze względów, o których pisałem na Facebooku, no wiadomo, jest po prostu niezręczna co najmniej i bardzo też oddala to miejsce od dostępność korzystania z tych zakupów z mieszkańców północnych osiedli, czyli Widoku i tych osiedli Żaków, tamtych okolic ulicy Zachodniej. No trudno mi sobie wyobrazić, żeby babcia na rowerku taszczyła jakiś worek ziemniaków, ale przez całe miasto, tak? Dlatego po prostu trzeba by było to jakoś przepracować. Może Państwo znajdziecie jakieś inne, jeszcze lepsze miejsce niż ja mówię. No, no to jest niefortunne, tak uważam. Ale Rada zdecyduje, jak będzie uważała. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze? Tak, jeżeli ja mogę, Panie Przewodniczący, się wypowiedzieć tylko na ten temat. Mogę? Tak, tak, proszę bardzo. Dzięki. To znaczy my jakby analizowaliśmy możliwości ulokowania tego przedsięwzięcia w różnych lokalizacjach. Jeżeli chodzi o samo targowisko, no to targowisko jest obiektem prywatnym, zarządzanym przez prywatne osoby, działającym na zasadach komercyjnych, a sama regulacja dotycząca ustanawiania tych miejsc mówi wprost, że muszą to być miejsca bezpłatne dla rolników, którzy nie będą płacili za to, żeby prowadzić ten handel. I powiem tak, ja w pierwszym momencie zgadzam się z panem radnym Tomalakiem, uznałem, że najlepszym miejscem byłby parking przy Akacjowej. Tylko potem mi się przypomniało, szanowni państwo, że myślę, że już nie tak całkiem długo tam będzie jedyny tak naprawdę w centrum miasta bezpłatny parking buforowy po powstaniu strefy płatnego parkowania. Jeżeli my mówimy o handlu chociażby w piątek, już nie mówię o sobocie, ale w piątek od 9 do 17, to ja szczerze mówiąc nie wyobrażam sobie w sytuacji, w której pracownicy centrum miasta korzystają z tego parkingu na potrzeby parkingu na czas wykonywania swojej pracy, a my zabieramy stamtąd miejsca parkingowe, wydzielamy część tego parkingu na miejsce prowadzenia handlu. Bo to trzeba na tą sprawę, oczywiście to jest dobre miejsce, jak się popatrzy na to w sytuacji, która jest dzisiaj, ale w momencie, w którym wejdzie strefa i ten parking będzie bezpłatnym parkingiem, to możemy tak naprawdę na własne życzenie pozbawić się części miejsc parkingowych, co będzie generowało określone trudności dla pracowników firm z centrum miasta. I tu widzę największe zagrożenie i dlatego nie proponowaliśmy Państwu akurat tego miejsca. Jeżeli zaś chodzi o parking pod figurą Chrystusa, no to ja powiem tak, parking jest gminny, wybudowany za gminne pieniądze. Regulacje centralne mówiące o tym, gdzie powinny być lokowane takie miejsca, wprost mówią o tym, że powinny być lokowane w pobliżu atrakcji turystycznych. A nie ukrywajmy, że figura Chrystusa Króla jest największą atrakcją turystyczną w tym mieście. No i teraz pytanie,
co my chcemy osiągnąć. Czy my chcemy dać tym osobom, które będą prowadzić ten handel, możliwość maksymalizacji zysku? No moim zdaniem w taki sposób powinno to być pomyślane. Zakładając, że handel płodami rolnymi odbywa się w sezonie wiosna-jesień, tak, a nie w okresie zimowym, to możemy przyjąć, że osoby, które będą tam się wystawiały, tak naprawdę będą się wystawiały w pobliżu bardzo dużego generatora ruchu, bo w to miejsce, na te parkingi przyjeżdża bardzo duża ilość pielgrzymów, przyjeżdża spora ilość autokarów, przyjeżdża spora ilość samochodów osobowych, które po prostu jadą nad morze albo w góry. No toż dlaczego nie dać tym ludziom możliwości zakupu ekologicznych produktów? No bo to chodzi też o to, żeby zapewnić ludziom klientów. Tak, doskonale zdajemy sobie wszyscy sprawę, że większość tych osób, które przyjeżdżają pod Jezusa, nie jedzie do centrum miasta. Oni po prostu przyjeżdżają, robią sobie zdjęcie, jadą dalej. Więc być może warto, żeby skorzystali. Powiem też w ten sposób. Jeśli chodzi o kwestię dostępności, to co mówi radny Tomalak w dużej mierze ma pewien sens. Tylko jak już mówimy o worku ziemniaków, to ja tak samo nie wyobrażam sobie starszej pani jadącej na rowerze z workiem ziemniaków z centrum na widok, jak nie wyobrażam sobie jej jadącej z widoku na Łużyckie. I to myślę, że nie będzie miało aż takiego wielkiego wpływu na kwestię dostępności. Myślę, że jeżeli ktoś ma problemy zdrowotne uniemożliwiające mu wiezienie worka ziemniaków z punktu A do punktu B, to czy to będzie odległość połowy miasta, czy całego miasta, i tak będzie musiała wybrać transport samochodowy. Komunikacyjnie to jest też w porządku, bo nie generuje zwiększenia ruchu bezpośrednio w centrum miasta. Więc moim zdaniem to ma sens. Natomiast jeżeli państwo uważacie, że lepsze byłoby inne miejsca, to i nie przegłosujecie tej uchwały, to w porządku. Prosiłbym was natomiast wtedy, żeby wskazać jakieś potencjalne miejsca dodatkowe. I my się na pewno z pokorą i z dużą dozą zrozumienia nad tym zastanowimy. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa? Pan Tomalak, bardzo proszę. Znaczy, panie burmistrzu, no ja myślę, że ponieważ takie informacje otrzymałem od pracowników w trakcie procedowania tego projektu, no nikt nie rozmawiał z właścicielami targowiska. Przydałoby się spotkać i chociażby porozmawiać, tak? Jeżeli by odpowiedzieli, że nie, no to nie, no to wtedy sprawa jest jasna. Natomiast uważam, że w centrum gdzieś to powinno być i zlokalizowanie tego w tym centralnym parkingu koło przedszkola nowo budowanego byłoby takim bardzo dobrym rozwiązaniem, a od razu takie tam wielkie ograniczenie nie byłoby po prostu w dostępności miejsc parkingowych, ponieważ ani pan, ani ja na tę chwilę nie jesteśmy w stanie prawidłowo oszacować skali tego zjawiska. Mianowicie, czy się w ogóle przyjmie to nowe targowisko, bo ja mam duże wątpliwości z tym związane. Jeżeli to będzie taka lokalizacja, że pod Chrystusem, to nie sądzę, żeby tam ktoś po prostu przyjeżdżał, a po drugie to też wiele jest względów takich, że nie wypada w ogóle lokalizować tam po prostu tego targowiska. Dlatego uważam, że w centrum powinno być, trzeba by było tam próbować gdzieś robić. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z państwa? Ja mam pytanie, czy w ogóle, czy ktoś, nie wiem, czy jaka jest opinia w tym zakresie, nie wiem, na przykład kustosza sanktuarium? Znaczy, panie przewodniczący, jeżeli ja mogę. Bardzo proszę. To jest parking gminny, nie parafialny, zbudowany za pieniądze naszych podatników, a nie za pieniądze parafii. W związku z czym nie uważam akurat, żeby była konieczność konsultowania z księdzem kustoszem, przy całej mojej wielkiej sympatii dla jego osoby. Gdyby parafia przy budowie Jezusa pomyślała o parkingu, zbudowała to za swoje pieniądze, to proszę bardzo. Natomiast ten parking został zbudowany za pieniądze nie tylko parafian parafii Miłosierdzia Bożego, ale za pieniądze z podatków wszystkich Świebodzinian. No, zgadzam się. Jeszcze dodam jeszcze gwoli ścisłości. Ja nie uważam prowadzenia handlu w tamtym miejscu za coś niestosownego ze względów kultu religijnego. Ja sam jestem parafianinem tej parafii, jestem osobą wierzącą, ale no też mam oczy, jak to ma oczy, niech patrzy. No jak sprzedawano zapiekanki z budy, hot dogi i hamburgery, no to nie ma problemu z handlem, jak się sprzedaje gipsowe Jezusy, a jak się sprzedaje płody rolne, to nagle jest. No tak, trochę mi to tak nie pasi, nie?
Ja oczywiście rozumiem, że to jest własność gminy, dlatego nie pytam o zgodę, tylko opinię kustosza, to po pierwsze. Po drugie, albo dobra. Czy jeszcze ktoś z Państwa? Pani Małgorzata Osica. Ja chciałam tylko zwrócić Państwu uwagę, żeby Państwo też to trochę z innego punktu na to patrzyli. Spójrzmy na przykład, w Ochli jest organizowane co tydzień targi. Bardzo dużo ludzi jeździ ze Świebodziny do Ochli kupować regionalne sery, regionalne wina, warzywa, owoce. Być może jest to bardzo, bardzo popularne i wiele osób, mieszkańców Świebodzina, właśnie dopytuje się, kiedy w Świebodzinie też takie coś powstanie. I niekoniecznie to musi być na terenie miasta. Wiele osób mi wypowiada się, że może być też poza miastem. Bardzo to jest popularne w innych miejscowościach. I uważam, że też trzeba pod tym kątem patrzeć, że coraz więcej osób szuka wyrobów pochodzących jakby świeżo od rolników, chociażby mleka, gdzie w regionie jest już bardzo mało rolników, którzy mają własne krowy. I może takie miejsce, jak będzie stworzone, niekoniecznie w Świebodzinie na obrzeżach, nie będzie miało znaczenia, bo wiele mieszkańców jeździ po naprawdę ileś kilometrów, żeby zakupić przepyszne wyroby, chociaż my mamy różne święta, czy święto miodu, czy w jakichś różnych innych regionach są organizowane, więc nie ma z tym problemu, żeby pojechać, bo ludzie specjalnie jeżdżą właśnie, żeby kupić regionalne wyroby. Także myślę, że trzeba też pod tym kątem patrzeć, że może być w Świebodzinie, może być na obrzeżach, ale moim zdaniem warto to zrobić i jak najszybciej, bo mieszkańcy się dopytują już o to. Dziękuję bardzo pani radnej. Znaczy, tu chyba wątpliwości specjalnie nikt nie ma, czy warto gdzieś takie miejsce wyznaczyć. No, kwestia jest tylko samej lokalizacji. Ja tak przynajmniej to odbieram. Pan Krzysztof Drzmała. To znaczy, ja idąc tokiem takim myślenia pani Małgosi, może rzeczywiście fajnie by było, jakby było to na obrzeżach Świebodzina i jeszcze można by było to może rozszerzyć na taką nazwę użyję, Pchlitar, gdzie no każdy z mieszkańców Świebodzina jakby miał coś niepotrzebnego, to też mógłby sprzedać. Może w tym kierunku może też powinniśmy pomyśleć. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z Państwa? Dobrze, skoro nie widzę więcej żadnych głosów, to zarządzam głosowanie. Pan Edward Cichański. Jestem przeciw. Pan Krzysztof Drzymała. Jestem przeciw. Pan Tadeusz Janowicz. Jestem za. Pan Marek Kyklak. Jestem przeciw. Pani Marta Komin. Jestem przeciw. Pan Janusz Koszyka. Jestem przeciw. Pan Artur Kubacki. Jestem przeciw. Pan Andrzej Mazur. Wstrzymuję się. Pan Piotr Mazur. Jestem za. Pan Dariusz Mierzeń. Jestem za. Pani Anita Monicka. Jestem przeciw. Pani Małgorzata Osica. Jestem za. Pan Daniel Prałat. Jestem za. Pan Włodzimierz Osada. Jestem przeciw. Pan Sławomir Siedluk. Jestem za. Pan Michał Siodła. Jestem za. Pani Justyna Słońska. Jestem przeciw. Pan Krzysztof Tomalek. Jestem przeciw. Pani Jadwiga Wawrzyniak. Jestem przeciw. Pani Emilia Węcłowska-Kasza. Jestem przeciw. Ja również jestem przeciw. Stwierdzam, że w głosowaniu wzięło udział 21 radnych. 7 radnych głosowało za. Trzynastu radnych głosowało przeciw i jeden radny wstrzymał się od głosu. Uchwała nie została przyjęta większością głosów. Przy 13 głosach przeciwnych, 7 za, 1 wstrzymującym. Dziękuję bardzo Państwu. Kolejny projekt uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych otrzymali Państwo drukiem 557. Czy ktoś z Państwa wnosi jakieś pytania lub uwagi do tego projektu? I w związku z czym zamykam głosowanie, pan Edward Cichański. Jestem za. Pan Krzysztof Drzmiała. Jestem za. Pan Tadeusz Janowicz. Jestem za. Pan Marek Keklak. Jestem za.
Pani Marta Komin. Jestem za. Pan Janusz Koszyka. Jestem za. Pan Artur Kubacki. Halo, halo, pan Artur Kubacki. Pan Andrzej Mazur. Jestem za. Pan Piotr Mazur. Jestem za. Pan Dariusz Mierzeń. Jestem za. Pani Anita Molicka. Jestem za. Pani Małgorzata Osica. Jestem za. Pan Daniel Prałat. Jestem za. Pan Włodzimierz Osada. Jestem za. Pan Sławomir Siedluk. Jestem za. Pan Michał Siodła. Za. Pani Justyna Słońska. Jestem za. Pan Krzysztof Tomalak. Jestem za. Pani Jadwiga Wawrzyniak. Jestem za. Pani Emilia Węsłowska-Kaszna. Jestem za. I jeszcze raz pan Artur Kubacki. Jestem za, przepraszam. Ja również jestem za. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. 21 radnych głosowało za przyjęciem uchwały i projekt, który otrzymaliśmy drukiem 558 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu i dzierżawy. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania lub uwagi do tego projektu? Skoro nie widzę, to zarządzam głosowanie. Edward Cichański. Jestem za. Krzysztof Drzymała. Jestem za. Tadeusz Janowicz. Jestem za. Marek Keklak. Jestem za. Marta Komin. Jestem za. Janusz Koszyka. Jestem za. Artur Kubacki. Jestem za. Andrzej Mazur. Jestem za. Piotr Mazur. Jestem za. Dariusz Mierzeń. Jestem za. Anita Molicka. Jestem za. Małgorzata Osica. Jestem za. Daniel Prałat. Jestem za. Włodzimierz Osada. Jestem za. Tomek Siewuk. Jestem za. Michał Siodła. Jestem za. Justyna Słońska. Jestem za. Krzysztof Tomalak. Jestem za. Jadwiga Wawrzyniak. Jestem za. Emilia Węsłowska-Kasza. Jestem za. Ja również jestem za. Stwierdzam, że w głosowaniu wzięło udział 21 radnych. 21 radnych głosowało za przyjęciem uchwały, w związku z czym stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przystępujemy do kolejnego porządku dzisiejszych obrad, interpelacji i zapytania. Ja chciałbym Państwu przekazać, iż wpłynęły do mnie 3 interpelacje pana Krzysztofa Drzymały oraz interpelacja pani Anity Molickiej. Czy ktoś z Państwa ma jeszcze coś do przekazania w tej części? Bardzo proszę. Pan Artur Kubacki. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, chciałem złożyć 3 interpelacje. 2 dotyczą poprawienia bezpieczeństwa w miejscowości Ługowo. Ługów, chodzi o wykonanie chodnika i punktów świetlnych. Jedna, druga o wycięcie krzaków przy zakręcie w kierunku na Wilkowo. No i trzecia interpelacja dotyczy ustawienia Toytoya tutaj w granicy, znaczy w rejonie dworca PKP i PKS-u. Dziękuję bardzo. Oczywiście interpelacje będą dzisiaj wysłane na maila Biura Rady. Dziękuję pani Emilio Węsłowska-Kasza. Ja chciałam przekazać, że ja również wysłałam 2 interpelacje. Nie wiem, czy one doszły. Dotarły, ja informowałam pana przewodniczącego, ale chyba nie odczytał. Bo to Okej. Czyli dotarły, to najważniejsze. Znaczy, przepraszam, odczytałem, ale pomyliłem panią Molicką z panią Węsłowską. Pani Anita, takie podobne. Przepraszam, dziękuję. Czy ktoś jeszcze z Państwa? No właśnie, chciałam sprostować, że właśnie nie składałam, a usłyszałam także. A właśnie, czas najwyższy pani radna. Dobrze, dziękuję. Ja chciałbym może nie interpelację, tylko wniosek tutaj złożyć. Wniosek złożyć do Państwa, do Urzędu Miejskiego. Znaczy sugerowałbym, jeżeli dobrze znam regulamin, a wydaje mi się, że znam, to on dotyczący parkingu przy Urzędzie Miejskim, to on mówi o tym, iż ten parking jest nieodpłatny od piątku, od godzin tam popołudniowych do poniedziałku rana. Ja bym miał taką sugestię, żeby pomyśleć i zostawiać szlabany otwarte na ten czas. W poprzednią niedzielę, jeżeli mnie pamięć nie myli, odbywał się bieg półmaraton Świebody i Sulecha. Wiele osób zaparkowało, była jakaś awaria urządzenia i
osoby, które stały powyżej godziny, nie mogły tego parkingu opuścić. To znaczy nie otwierały się szlabany, mówiąc krótko. Mimo iż tam jest taka procedura, że jeżeli jest się zaparkowanym powyżej godziny, to mimo iż parking jest bezpłatny, to trzeba podejść do maszyny pobierającej opłatę, zeskanować bilet, wrócić i dopiero wyjechać. I mimo skanowania tego biletu ten szlaban nadal się nie otwierał. Był duży problem. Jakoś sobie poradziliśmy z opuszczeniem tego parkingu, ale myślę, że on trwał trochę dłużej. Także bym prosił o rozwagę, o rozważenie pomysłu, mianowicie takiego, żeby te szlabany po prostu były otwarte w te dni wolne i żeby nie było problemu z opuszczeniem tego miejsca. To jest taki wniosek pierwszy, a druga sprawa, o której chciałbym powiedzieć, to po raz kolejny chciałbym zaapelować do pana burmistrza i do służb miejskich o to, żeby podjąć jakieś działania, które będą zmierzały do tego, aby teren za Recaro i za Fenmasterem w południowej części naszego miasta nie był szaletem miejskim i otwartym parkingiem dla samochodów ciężarowych, które oczekują na rozładunek albo na załadunek do pobliskiej firmy Amazon. To nie na tym rzecz polega, że młodzież ma tam, nie wiem, co tydzień albo co dwa tygodnie albo raz w miesiącu chodzić i sprzątać. Chodzi o to, żeby wyeliminować problem parkowania tych samochodów i pozostawiania całego tego bałaganu, śmieci, a też i odchodów no po prostu na drodze, tak przy drodze. To tak trochę nie bardzo to wygląda, dlatego ja apeluję o to, żeby podjąć jakieś skuteczne działania, które będą zmierzały do tego, żeby to miejsce nie było parkingiem i szaletem, ale żeby było jakąś tam ścieżką do spacerów dla mieszkańców. Także takie dwie sprawy. Czy ktoś jeszcze z Państwa? Pan Michał Siodła, bardzo proszę. Szanowni Państwo, ja z takim bardziej tematem otwartym. Było ostatnio głośno tej akcji sprzątania miasta w Siebodzie. Niestety nie mogłem w niej wziąć udziału, jednak podczas ostatniego niedzielnego spaceru tutaj na osiedle Łużyckie z Wojska Polskiego ogrom śmieci, który nie wiem, zobaczyłem na ulicach, mnie po prostu przeraził. Proszę sobie wyobrazić, że od piekarni Balcewicz w kierunku Wojska Polskiego zebrałem 3 pełne worki śmieci. I teraz ja zwrócę się z taką interpelacją do starostwa, jak również tutaj do pana burmistrza o zwiększenie liczby śmietników i też chyba zwrócenie takiej większej uwagi na to, co dzieje się w ogóle w naszym mieście ze śmieciami, bo no, dla mnie to po prostu było przerażające. I dodatkowo no muszę stwierdzić, że gro tych śmieci to były śmieci, które ja traktuję jak używkę, czyli jakieś papierki po słodyczach, czy jakieś puste butelki po alkoholu. Nie wiem, co się z tym dzieje, nie było tak wcześniej, nie wiem, czym to jest spowodowane, ale tutaj proszę również Państwa radnych, wszystkich Państwa radnych o zwracanie właśnie takiej uwagi nawet ludziom, którzy śmiecą, którzy właśnie nie sprzątają po sobie, bo jeżeli my tego nie będziemy pilnować, no to ja nie wiem, jak to miasto będzie wyglądać za kilka miesięcy. Dziękuję bardzo, pan Edward Cichański. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, to co teraz powiem, to tak mówiąc szczerze chciałem przekazać w sprawach różnych, ale skoro już tak sobie rozmawiamy, to nie chcę tego też sprowadzać do rangi interpelacji, ale proszę o pomoc Pana Burmistrza, proszę o pomoc, aby zwrócić się do Policji Świebodzinie o to, aby przeprowadzała częste kontrole w okresie weekendu miejsce rekreacji i wypoczynku przy Jeziorze Wilkowskim. W tej chwili, co się dzieje w weekendy, to jest przerażające. Odbywają się tam burdy, spożywany jest alkohol. Poza sobie ci, którzy tam przebywają, zostawiają pełną ilość śmieci. Nasze służby, mówię nasze, bo mam takich, którzy tam sprzątają w soboty rano i w niedzielę, no, zbierają bardzo dużą ilość śmieci, butelek. Jak wszyscy wiemy, ustawa zabrania spożywania alkoholu w miejscach publicznych. Uważam, że to jest miejsce publiczne. Jeśli policja tylko by przeprowadzała kontrolę w tym kierunku, to ilość ludzi, którzy konsumują tam alkohol i w taki sposób się zachowują, na pewno by zmalała. Także panie burmistrzu, proszę
od serca. Proszę, żeby pan postarał się, aby tam ta policja się pojawiła. Dziękuję. Czy jeżeli ja mogę, panie przewodniczący? Szanowni państwo, ja mam taką propozycję. Wiecie co, bo ja już takie rozmowy przeprowadzałem z Komendą Powiatową Policji wielokrotnie. I może to dobrze, że to się nagrywa, może dobrze, że to jest na wizji, może ktoś z Komendy Powiatowej to ogląda, bo może czas powiedzieć głośno. I ja się chyba zaczynam zgadzać z radnym Prałatem w tej kwestii, że może czas przykręcić państwu z policji kurek z dofinansowaniami i może się wtedy trochę wezmą do roboty, bo my prosimy, dzwonimy, rozmawiamy, zgłaszamy, a policji jak nie, tak nie. Dziękuję. Pan Sławomir Siewruk, widzę rączkę podniesioną, bardzo proszę. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ja też miałem co prawda wypowiedzieć się w sprawach różnych, ale jak już temat śmieci wypłynął, to chciałbym dorzucić coś od siebie. Zgadzam się tutaj z obserwacjami obu panów radnych. Jestem przerażony, spacerując po mieście, ilość śmieci walająca się wszędzie jest ogromna, do tego chyba nie muszę nikogo przekonywać. Zastanawiałem się, jak ten problem można było rozwiązać. Wydaje mi się, że dostawienie śmietników rozwiązaniem nie będzie, no bo skoro ktoś decyduje się wyrzucić śmieć gdzieś przy drodze, zamiast przejść z nim kawałek i wyrzucić do śmietnika, to czy on będzie mijał tych śmietników 10, 20, 50 czy 2, to niewiele zmieni. Tak sobie myślałem, czy nie warto byłoby zwrócić się do jakiegoś ośrodka naukowego, chociażby do Uniwersytetu Zielonogórskiego z zapytaniem o jakieś prace naukowe na temat tego, w jaki sposób najlepiej, najłatwiej, najprościej, najszybciej edukować społeczeństwo, bo myślę, że to tutaj od tego powinniśmy zacząć, bo przykładowo jeżdżąc po krajach Europy Zachodniej czy Północnej, no takiego problemu po prostu nie ma. Podejście społeczeństwa do ekologii, do dbania o środowisko jest zupełnie inne. I myślę, że to powinniśmy zmienić. Powinna być tutaj praca u podstaw. Pytanie, jak to zrobić, żeby nie wyrzucać pieniędzy w błoto i żeby faktycznie coś w tym temacie poprawić. Także no, taka sugestia z mojej strony, że może warto by było jakieś prace naukowe na ten temat sprawdzić i może jakaś większa kampania skorelowana w kilku obszarach. Bardzo proszę panie burmistrzu wziąć to ze sobą, przemyśleć. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan Michał Siodło. Chyba, że to stara rączka. Nie. To jest nowa rączka. Uciekło mi to, miałem też to powiedzieć, bo jeszcze jedną rzecz zauważyłem tak naprawdę podczas tego spaceru zbierania tych śmieci. Niestety gro tych śmieci, które zalega na terenie miasta, zalega też na terenach prywatnych firm. Na przykład dobrym przykładem tu jest na przykład Biedronka na ulicy Sukienniczej, gdzie śmieci z tej Biedronki po prostu lądują w Słudze Świebodzińskiej. Ja spróbuję napisać takie pismo do Biedronki, żeby po prostu na to zwrócić uwagę, bo te śmieci no, pochodzą z prowadzenia ich działalności tak naprawdę. Ale też tutaj nadmieniam, że my jako Komisja Oświaty czekamy w dalszym ciągu od pani Skarbin na taką wycenę, ile mogłaby kosztować Straż Miejska w Świebodzinie. To jest taki nasz luźny pomysł i być może do takiego pomysłu też trzeba byłoby wrócić, bo z tego co wiem, no, policja jest teraz zajęta, oczywiście nie można ich tłumaczyć, ale policja jest zajęta teraz uchodźcami, pilnują ich w Rzepinie lub też w tych innych centrach przesiadkowych. No jednak Straż Miejska, no, myślę, że też miałaby wymierny wpływ na porządek w mieście i byłaby też bardziej skoncentrowana na takich właśnie działaniach typowo stricte miejskich, a nie ogólnie powiatowych lub tam w naszej okolicy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan Krzysztof Drzymała. Pan radny Krzysztof Drzymała. Przepraszam, nie włączyłem mikrofonu. Miesiąc temu złożyłem interpelację na temat właśnie braku koszy na terenie Świebodzina. Głównie chodziło mi tutaj o drogi powiatowe. I dostałem odpowiedź, co prawda z urzędu gminy, że gmina dokłada kosze, niemniej jednak na drogach powiatowych starostwo zdjęło kosze, bo jest chyba prawdopodobnie w trakcie przetargu
i myślę, że te kosze zostaną uzupełnione, ale czy będą, to zobaczymy. No, także jest to problem i mieszkańcy już z półtora miesiąca temu zgłaszali, że właśnie Świebodzin jest trochę zaśmiecany. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z Państwa? Michał Siotło. Tak, ad vocem tylko potwierdzam, panie Krzysztofie, że śmietniki wrzuciły, jednak znowu są to te paskudne, pomarańczowe śmietniki i oczywiście po montażu w ciągu jednego dnia ten śmietnik leżał na ziemi, więc wróciły, ale chyba nie w takiej formie, jak się tego spodziewaliśmy. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z Państwa? Pan Daniel Prowad. Dziękuję bardzo. No w kwestii śmieci powiem tak. Pan starosta się wypowiedział, dlaczego śmietniki zniknęły. Rzeczywiście też myślę, że zgadzam się z wypowiedzią pana Sławomira Siewruka, bo to gdzieś w naszej mentalności jest, że po prostu nie sprzątamy, ale jesteśmy narodem brudasów, bo tak to trzeba mówić wprost. Ale też mieszkańcy przy drodze powiatowej i patrząc na tereny pasów zieleni, jakie oddzielają chodniki od jezdni, one są bardzo rzadko sprzątane. Jeżeli tam jest mnóstwo jeszcze liści, na przykład zalegających z jesieni, nie wiem, czy tak rzadko starostwo ma takie umowy podpisane, żeby tak rzadko były te prace porządkowe dokonywane, no bo pan starosta też w tym wywiadzie udzielonym chyba odnośnie zdejmowanych świetników mówił, że po prostu będzie częściej po prostu ten teren dróg powiatowych sprzątany, a ja tego po prostu nie widzę i widzę te pasy zieleni właśnie z mnóstwą ilością niedopałków, mnóstwą ilością właśnie śmieci, które gdzieś tam folii i innego rodzaju zalegają z tymi właśnie pozostałościami uschniętych roślin, liści. No i dlatego tak między innymi to jest taki przygnębiający widok. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani Małgorzata Osicia. A ja też odnośnie tych koszów właśnie, bo jak już ten temat śmieci tutaj jest poruszony, to ja mam takie informacje, że podobno starostwo ściągnęło około 150 koszy niby do konserwacji. Trochę dziwne to jest, bo moje jest pytanie, jak można konserwować plastikowe kosze? Jedynie co, można chyba je umyć. I z tego, co też mam posiadane informacje, 5 koszy zostało tylko postawione selektywne, chociażby koło hali sportowej na Zachodniej, tak? No trochę to dziwnie, no 150 zdjętych, 5 postawionych selektywnych, niby do konserwacji, plastikowe konserwować. No trochę to słabo wygląda. Dziękuję. Pan Daniel Prowad? Chyba, że stara rączka. Jeżeli mogę dopowiedzieć, pamiętam swego czasu, to chyba jakiś przed, już nie wiem, czy 2 miesięcy tam była jakaś też wymiana korespondencji między panem burmistrzem a panem starostą właśnie w kwestii właśnie tego porządku w mieście, ale nie wiem, czym to się skończyło, no bo jakby pan burmistrz nam mógł powiedzieć, na jakim to jest etapie teraz, kto jak ma dbać o tę czystość właśnie na tych drogach publicznych i chodnikach. Jeżeli mogę. Bardzo proszę. To jest na takim etapie, na jakim było zawsze, bo no, przepisy w tym zakresie są jasne. O czystość w pasie drogi dba zarządca drogi. Na zarządcy drogi spoczywa również obowiązek ustawiania koszy na śmieci w pasie drogowym. No i to jest proste. Tam, gdzie są tereny przyległe do posesji, to właściciele posesji powinni również utrzymywać porządek na tym terenie. Ja mam jeden fantastyczny i chyba jedyny w tym mieście, jaki zdarza mi się widzieć tak na co dzień przykład. Jest na długości całej ulicy Łużyckiej. Chyba jest tylko jedna pani, która codziennie zamiata przed swoją posesją. Jest tylko jeden punkt, na wysokości mniej więcej lodziarni, gdzie pani po prostu wychodzi codziennie, ja ją widzę z miotłą, z miotką, która grabi te liście, dba o to wszystko. Natomiast generalnie zasada jest taka, że tam, gdzie jest pas drogi, o czystość dba zarządca drogi. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z Państwa? Skoro nie ma, to informuję, że zgodnie z artykułem 24 ust. 6 ustawy o samorządzie gminnym burmistrz lub osoba przez niego wyznaczona jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania. Przechodzimy do spraw różnych. Chciałbym Państwu w sprawach różnych przypomnieć o obowiązku złożenia oświadczenia majątkowego do 30 kwietnia. 30 kwietnia mija termin. Każdy z Państwa w tym terminie jest zobowiązany takie oświadczenie złożyć.
Proszę, byście Państwo wypowiedzieli nas oświadczenia majątkowe, pamiętali o uwzględnieniu uwag, które były do Państwa kierowane w roku ubiegłym. Tak, i proszę również pamiętać, aby w części A oświadczenia majątkowego jako miejsce zatrudnienia wpisać stanowisko lub funkcję, z której wynika obowiązek złożenia oświadczenia majątkowego. To jest to. O drugiej sprawie, którą mi Pani Daria napisała, już wspomniałem wcześniej, czyli nasza sala jest sesyjna jest chwilowo wyłączona z możliwości korzystania z niej na organizację sesji lub komisji. Jak już jesteśmy w sprawach różnych, to ja tylko chciałem tutaj zarówno podziękować panu burmistrzowi i Wydziałowi Promocji Urzędu Miejskiego, jak też oznajmić Wysokiej Radzie, że w ubiegłą niedzielę, to było 27 marca, odbyła się uroczystość nadania tytułu honorowego obywatela naszej gminy dla pana Felicjana Andrzejczaka. Bardzo przyjemna i bardzo sympatyczna uroczystość, też połączona z koncertem naszego artysty. I druga rzecz, no to wczoraj odsłonęliśmy w ratuszu tablicę pan burmistrz razem z panią Heleną Wilgowską Kwiatkowską odsłonił tablicę upamiętniającą pana Edmunda Wilgowskiego, twórcę Hejnału Świebodzina, ale też pierwszego dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej, twórcę chóru świebodzińskiego. Człowieka, który wybrał Świebodzin na swoje miejsce do życia i też swoje miejsce, że tak powiem, wiecznego odpoczynku. Jesteśmy za to bardzo wdzięczni i też dziękuję za przygotowanie tej uroczystości. Ja tyle w sprawach różnych. Pan Krzysztof Tomalak, proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, korzystając z okazji, że odbywa się dzisiaj sesja Rady Miejskiej, chciałbym za pośrednictwem profilów społecznościowych, które Państwo macie, aby prosić wszystkich Państwa o to, aby udostępnić informację, mianowicie polegającą na tym, aby zaprosić osoby pracujące, często bardzo pracujące, mające problemy ze zdrowiem, na rehabilitację do Przełaz. Od 8 maja zaczynamy kolejny sezon. Mamy specjalny wniosek, proszę Państwa, rehabilitacja w Przełazach 2021-2023. Taki specjalny projekt, który jest dofinansowany z Unii Europejskiej. Możecie, wszyscy mieszkańcy mogą przyjechać do nas na bezpłatny odpoczynek i skorzystać z rehabilitacji. Bezpłatny odpoczynek dwutygodniowy. Ja również napisałem takiego maila do gminy z prośbą, aby na Facebooku gminnym ten profil został udostępniony. Mamy jeszcze wolne miejsca, ludzie są naprawdę bardzo zadowoleni. Pomaga to w powrocie do pracy, także chciałbym skorzystać z możliwości technicznych nowych, jakie w tej chwili oferuje nam internet i prosić wszystkich o udostępnienie tej informacji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z Państwa? Skoro nie ma więcej żadnych głosów, to dziękuję Państwu za przybycie. Porządek dzisiejszych obrad został wyczerpany. Zamykam 40. zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Świdnie. Do zobaczenia. Dobrego dnia dla Państwa. Dziękuję bardzo wszystkim z Państwa. Dziękuję. Do widzenia. Do zobaczenia. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia.